Zatem zaczynamy. Piłka w grze. Bardzo jest mi miło powitać wszystkich Państwa gości i uczestników na dyskusji, która ostatecznie skończyła się z tytułem roboczym Sport i co z tego? I która jest częścią całego dnia przedstawień wydarzeń sportowych w Instytucie Teatralnym współorganizowanego z Instytutem Kultury Polskiej UW, który reprezentuję. W tym miejscu pozwolę sobie usiąść. Może najpierw jeszcze tylko podziękuję młodzieży sportowej, która siedzi tutaj w drugiej ławce i która w dużym stopniu odpowiada za to, że całe to wydarzenie doszło do skutku. Moimi, naszymi gośćmi dzisiaj jest kilka osób, które niestety zawodowo trudnią się opowiadaniem o sporcie. Mówię niestety, ponieważ mamy mało czasu, a każdy, kto lubi opowiadać o czymkolwiek, lubi o tym opowiadać długo. Pokrótce przedstawię. Łukasz Smolarow, antropolog kultury i trener piłkarski. Obecnie trener, drugi trener Zagłębia Lubin. Jarek Kaczmarek, opowiadacz. Antropolog futbolu, można również powiedzieć. Piotr Kierzun, literaturoznawca, ale też znawca przede wszystkim pływania, czy miłośnik i autor bloga poświęconego pływaniu. Renata Włoch z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się sportem na poziomie globalnym. Pewnie bliżej o tym opowie już w swojej części wypowiedzi. Michał Okoński, dziennikarz, reportażysta, Tygodnik Powszechny. I Tomasz Zimoch, komentator. Ci z Państwa, którzy byli w pierwszej części, wiedzą, że dysponuje dużą mocą opowieści, przejściem od katachrezy do alegorii zderzonej z symbolem, z której wyłania się fałda. Także już na wstępie widzimy, że jest o czym mówić. I tutaj niekoniecznie zgodnie z kierunkiem przedstawiania, ale zgodnie z pewną logiką, chciałam od razu zacząć od Łukasza Smolarowa i od pytania o to, w jaki sposób trenerzy opowiadają zawodnikom o tym, co właściwie oni mają robić na boisku. Dzień dobry. No faktycznie ja bardzo często jestem pytany o to, żebym opowiedział, jak wygląda mój dzień, czy mój tydzień pracy, powiedzmy, więc może od czegoś takiego mniej więcej tutaj rozpocznę, bo to też będzie to moje opowiadanie o sporcie jakby. Jeśli chodzi o takie wewnętrzne, drużynowe, powiedzmy, opowiadanie o sporcie, faktycznie jest tak, że ten mecz, który się wydarza, no, wymaga jakiegoś opowiedzenia mimo wszystko zawodnikom, co tam się wydarzyło, jakiegoś takiego narzucenia, powiedzmy, perspektywy mimo wszystko z boku, a nie z boiska. W związku z czym, no oczywiście mamy różnego rodzaju odprawy pomeczowe, tak, w których zaznaczamy to, co istotne, to, co mniej istotne. I tutaj myślę, że to, co dla mnie jakby istotne, może w kontekście też kolejnych mówców, będzie to, że my problemem jest jakby zawężanie tego opowiadania, tak? Wybór tego, co najistotniejsze. Staramy się nie produkować jakby dodatkowych dyskursów, dodatkowych jakichś tam dodatkowych myśli. Raczej zawężamy z tego grona tej masy, czy komentarzy, czy informacji, które po prostu po meczu do nas dochodzą. Oczywiście w naszej pracy jest całkiem sporo takich spotkań z zawodnikami, w których mówimy, jak może wyglądać mecz, jak on właśnie wyglądał, więc to opowiadanie jest jakby tak mocno obecne. Tak samo jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, jest to liczba osób całkiem spora, no to może być, nie wiem, 5-7 osób, no w naszym wypadku jest to mniej więcej taka liczba, więc też każda z tych osób jakąś taką swoją perspektywę widzenia tego meczu, który się odbył, ona jakoś ją tutaj prezentuje i z tego no, dobieramy taki nasz obraz, trenerski obraz tego, co się wydarzyło. Dopowiedziałbym jeszcze taką rzecz, bo tutaj powiedziałem o tym takim wewnętrznym opowiadaniu o sporcie, a tym naszym najbliższym jakby zewnętrznym opowiadaniu o sporcie jest taki kontakt, powiedzmy właśnie, czy z dziennikarzami, czy kontakt z tym, co się mówi w trakcie
meczu przez komentatora. No bo powiem, że często oglądamy jakby bez tego komentarza, czy też oglądamy na żywo, bo może też tak powiem, że wolimy jechać i oglądać ten mecz na żywo niż za pośrednictwem kamery. Przy tym też unikamy komentarza. W związku z tym jesteśmy też często pozbawieni tego wszystkiego, co jakby tam narasta przy tym mówieniu. No i tak jak jeszcze raz jakby do tego wrócę, do tej myśli, że my jakby bardzo porządkujemy to mówienie, że my tego nie rozwijamy, że my raczej tniemy i wybieramy to, co najistotniejsze, a ta perspektywa rozwojowa, myślę, że ta perspektywa właśnie produkowania wątków już należy do kogo innego. Ale żadnych historii o heroizmie, o tym, co przyniesie sukces, żadnych mitologii się nie tworzy zupełnie na tym poziomie opowiadania o sporcie. Czy żadnych mitologii? To znaczy, myślę, że jest to jakiś taki język dosyć prosty, dosyć zwięzły. Wiem, że w telewizji bardzo często w tym obrazie są jakieś barwne metafory, prawda, różnego rodzaju wzniosłe rzeczy. I tak naprawdę my bardzo staramy się, aby zawodnik był skoncentrowany na tym tylko, co konieczne, aby nie posiadał też zbyt dużej wiedzy, bo o jakimś meczu. Tak, to też jest... To też jest nasza jakaś tam metoda. To znaczy w pewnym momencie ta zbyt duża wiedza zaczyna po prostu przeszkadzać, tak? Jeżeli wiemy już o jakimś przeciwniku aż tyle, to ten zawodnik nie jest w stanie wykonywać swoich takich podstawowych zadań, a nam naprawdę zależy, żeby on po prostu, żeby drużyna określone typu akcje była w stanie stwarzać, aby też nie wybiegała gdzieś za bardzo głową do przodu, aby gdzieś nie rozmyślała zbytnio nad jakimiś popełnionymi błędami, aby nie wpływało na nich różne informacje z zewnątrz, czy jakieś takie komentarze kibicowskie. Staramy się ich zamykać w takim jakimś stworzonym świecie, w którym będą mogli właśnie w takim świecie pozbawionym jakby zbytniej wiedzy o futbolu, w którym będą mogli po prostu być tymi piłkarzami i będą mogli być takimi jakimiś takimi maszynami do wykonywania tych określonych zadań. To bardzo jest ciekawe, ta kwestia moim zdaniem redukcji, to mi przypomina taką pracę, która kilka lat temu była prezentowana tutaj w CSW podczas retrospektywy Haruna Farokiego, Deep Play, w której on pokazał mecz piłkarski, to był finał Mistrzostw Świata, jeżeli dobrze pamiętam, mecz między Francją a Włochami, ten słynny, w którym doszło do pewnego uderzenia z byka. Pokazywał na 12 różnych ekranach, między innymi podgląd z monitoringu bezpieczeństwa, właśnie różne statystyki i tak dalej. I zawsze jakby dla mnie ważny jest komentarz Farokiego do tej pracy, którą on wykonał, prawda, oczywiście z pomocą wielu współpracowników. Samego meczu nie widzieliśmy. Prawda, że gdzieś jest taki moment, w którym opowiadając o sporcie, tutaj też nawiązuję do ostatniego wystąpienia w sesji konferencyjnej Antka Michnika, które właśnie było mocno skupione na takich kwestiach również technologicznych, że w pewnym momencie gdzieś się gubi sama rozgrywka. To może ja bym teraz zapytała komentatorów, to znaczy pana Zimocha i Michała Okońskiego, dziennikarzy, którzy piszą o sporcie, mówią o sporcie, może mówią i piszą, więc w różnej kolejności. Co właściwie się tworzy, tworząc narrację dziennikarską? W przypadku Tomasza Zimocha bardziej właśnie na żywo, możemy tutaj mówić o nawiązaniu do tradycji improwizacji, prawda? Tutaj dyrektor Kosiński chodzi w koszulce z napisem Mickiewicz 44. A później co się z tego robi, prawda, na poziomie już relacji pisanej, opóźnionej, też takiej, która jest adresowana do tych, którzy najczęściej mecz czy inne wydarzenie sportowe widzieli. To ja, tak? Tak. To jest w ogóle ciekawe. Ciekawe zagadnienie, bo trzeba by się zastanowić, jak tutaj słuchałem pana trenera,
że najlepiej pracuje im się z zawodnikami, jak oglądają obraz, a wyłączona jest fonia. Tak to zrozumiałem, bo fonia przeszkadza, prawda? Albo gdzieś, też tak zrozumiałem, jest jakiś podtekst, że lepiej nie słuchać tego sprawozdawcy, bo może to wprowadzić zupełnie inny efekt od tego założonego przez szkoleniowców. Proszę Państwa, komentator radiowy musi, tak mnie uczono i tak staram się pracować, musi opisać to wszystko, co widzi, czuje, co obserwuje, co dzieje się na boisku, ale nie tylko. Inaczej moje uszy, moje oczy, mój nos, moje usta, a przede wszystkim mój język to nic innego jak kamera telewizyjna. Dzisiaj właściwie obraz telewizyjny, kiedy się ogląda, można samemu sobie komentować. Właściwie ja bym się nawet zgodził do pewnego momentu z trenerem, że nawet możemy sobie coś innego robić. Możemy mieć wyłączoną fonię w telewizorze, ale mamy tak podany obraz telewizyjny dzięki rozwijającej się technice, kamerom już nie jednej, dwóch, dwunastu, jak to jeszcze niedawno było, ale kilkudziesięciu. I mamy to podane niemal na talerzu. A radio na szczęście nadal jest teatrem wyobraźni. Radio nadal działa na wyobraźnię. I moim zadaniem, jak kiedyś powiedział mój nauczyciel radiowy, Zbigniew Wojciechowski, jest, by przenieść choć jednego słuchacza sprzed radioodbiornika na miejsce obok, czyli na to wolne miejsce obok mnie na stadionie. Ja nie mam klawisza backspace jak dziennikarze, prawda, że ja coś mogę poprawić piszący po meczu, czy nawet w czasie meczu. U mnie wszystko dzieje się w ułamkach sekund. Ja muszę śledzić dokładnie to, co dzieje się na boisku piłkarskim czy na innej arenie sportowej, ale jednocześnie starać się to, przynajmniej tak mnie uczono i tak to próbuję robić, bo ktoś inny może mieć inne zdanie, ale starać się opisać to słuchaczowi. No bo takie ćwiczenie dla nas wszystkich. Co to znaczy słońce świeci? Wszyscy wiemy, prawda? A teraz proszę zamknąć oczy i pomyśleć, że na przykład niewidomi, a w Polsce jest ich osób niewidomych i niedowidzących ponad milion, jak im powiedzieć, co to znaczy słońce świeci? A co to znaczy pada śnieg? A co to znaczy, że skocznia Adama Małysza, skocznia, na której walczy Adam Małysz, no jest pokryta śniegiem? I stąd, choćby myśląc o tych niewidomych, ja przynajmniej wychodzę z założenia, że ja muszę to wszystko jakimiś środkami mowy, wyrazu przekazać. Czyli i atmosferę, i to, jak wygląda ta arena, jak wygląda dany zawodnik, nie zapominając o tym, co dzieje się na boisku, jak przebiega mecz, jaki jest wynik, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jak wyglądają akcje i tak dalej, i tak dalej. Na tym według mnie polega rola komentatora radiowego. Podziałać na wyobraźnię. Jeśli tego jednego słuchacza uda mi się przenieść, by zajął miejsce obok mnie, to tak mi zawsze mówiono, kiedy zaczynałem pracę w moim ukochanym radiu, w którym już nie pracuję, mogę uznać to już za jakiś tam malutki zawodowy sukcesik. U nas często nie ma nawet możliwości na jakiś taki oddech, panie trenerze, żeby powiedzieć, no nie wiem, grają głównie akcje takie i takie, to gdzieś wyjdzie z tego szybkiego mówienia, prawda? Jak Zagłębie Lubin będzie grało głównie lewą stroną, głównie z wykorzystaniem obrońcy, pomocnika, no to wiadomo, że wyjdzie. Ale proszę zwrócić uwagę, że zwłaszcza trudno się zagłębić sprawozdawcy w to, czego pewnie wy oczekujecie. Tyle tylko, że sprawozdanie nie jest dla was ani dla zawodników, tylko sprawozdanie jest
także dla tych, którzy nigdy nie widzieli boiska piłkarskiego, i to trzeba brać pod uwagę, którzy o piłce mają średnie pojęcie, dla nich oni mają poczuć ten mecz. A jak ktoś się bardziej interesuje, to sobie przeczyta dogłębną analizę pana trenera, którą pan napisze po meczu i można będzie to przeczytać dzień później, dwa dni później, trzy dni później, cztery dni później. Tak to myślę sobie na gorąco. No i trzeba szukać takich środków, żeby ciągle tę wyobraźnię pobudzać. No bo ja mogę mówić, Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, Milik. Być może tak by było najlepiej na odprawę trenerów, prawda? I rysowanie. No dobrze, ale jak wygląda ten Lewandowski? Jak wygląda ten Piszczek? Czy on jest mniej niższy o pół głowy od Irlandczyka, czy też nie? Czy jego walka z tym Irlandczykiem, ona na coś wskazuje, to znaczy, że Irlandczyk jest wyższy, mocniejszy, sprawniejszy i tutaj trzeba będzie dorównywać, bo pod względem przede wszystkim fizycznym nie będzie można tej walki przegrać. Także nie jest to łatwa rola. Jest to według mnie bardzo trudne nadal zadanie, zwłaszcza w tym ciągle rozwijającym się świecie techniki, gdzie mamy dostęp dzisiaj do informacji, no naprawdę, jedno kliknięcie i ten, co chce wiedzieć więcej, będzie więcej wiedział. Ale jeszcze raz mówię, jeżeli powstanie kanał tylko dla trenerów, czy tylko dla fachowców, to wtedy trzeba według mnie stworzyć absolutnie inne radio, inny kanał sportowy i inny sposób prowadzenia tej relacji. Nie jest to naprawdę łatwa praca, wierzcie mi państwo. Jest to praca także i wykańczająca fizycznie. Ja po takim meczu widzę, ja nie spałem całą noc. Ja po tym meczu straciłem kilka kilogramów. I nigdy nie będę porównywał się do pracy górnika, czy tam hutnika, stoczniowca, spawacza, bo to jest nieporównywalne. Ale zawsze będę bronił sprawozdawców, każdego, kiedy nieraz zbyt mocno ich krytykujemy, a nawet z nich się śmiejemy. Zwłaszcza nie lubię, a wręcz nienawidzę, jak wyrywane są zdania z kontekstu, które brzmią oddzielnie, nawet nieraz śmiesznie. Ale kiedy one wrócą do kontekstu tej opowieści, tego komentarza, to one też mają inny sens, nieraz inne znaczenie i być może one wcale aż takie śmieszne nie są. Dlatego no, trzeba też nadążać. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi młodymi. Proszę państwa, język się zmienił. Ja porównuję swój okres, kiedy ja zaczynałem, a dzisiaj, by dotrzeć do młodego słuchacza, trzeba trochę inaczej też mówić. Młodzież porozumiewają się absolutnie inaczej. To też musi sprawozdawca brać pod uwagę. Nie tylko to przygotowanie no, typowo piłkarskie, nie tylko to przygotowanie takie, na które zwracają uwagę szkoleniowcy. Ja uważam, że nam, dziennikarzom, opowiadaczom, bo ja tak zrozumiałem, co pani powiedziała, bardzo brakuje na przykład kontaktów z wami, trenerami. Ja uważam, że to jest wręcz koniecznością. Tyle tylko, że nie mamy silnego związku dziennikarskiego, czy jakiegoś sformalizowanego klubu, nie wiem, dziennikarzy, choćby od piłki kopanej, czy być może nawet opowiadaczy, tak można by to nazwać. I takich szkoleń, takich spotkań absolutnie nie ma. No ale takie ćwiczenie, jeżeli pani pozwoli jeszcze. Gadulstwo to jest moje zboczenie zawodowe, więc zaraz. O, może pani. O, pani w okularach. No niech pani spróbuje w 10 zdaniach opowiedzieć, gdzie pani jest. Co pani widzi? Tyle tylko, niech pani weźmie pod uwagę, że pani ma to powiedzieć dla osoby, która nigdy tu nie była. Ale ja mówię do tej pani, a pani tam, tak? A to możecie dwie pani. Jedna może wyjść na minutę,
To bardzo proste ćwiczenie zrobimy. Zróbmy takie ćwiczenie i niech pani spróbuje w 10 zdaniach opowiedzieć, gdzie pani jest, co tu się dzieje, jaka tu jest atmosfera, jak to wszystko wygląda. Ale jeszcze raz mówię, najlepiej, gdyby pani to mówiła do osoby niewidomej, która tu nigdy nie była, nie wie, gdzie jest, nie wie, że jest niemal półmrok, nie wie, jak to wszystko wygląda. Spróbuje pani? Panuje atmosfera koleżeńska. Nad nami znajdują się reflektory, które swym światłem okalają osoby przemawiające do nas na panelu dyskusyjnym. Pan Zimoch czaruje nas głosem i zachęca do aktywności. Widownia jest ułożona tak, by każdy mógł widzieć to, co się dzieje na scenie. Słychać głos otwieranych butelek i połykania, jak i chichotów. Już pobudzi. 10. To 10 zdanie mi się bardzo podoba. Ja pana też posłucham. Nie jest to w sumie takie proste, prawda? To jest naprawdę nieraz niełatwa praca. Ale mówię, praca jest tak piękna i tak fantastyczna, że każdego młodego człowieka, jeśli tylko wykazywałby odrobinę zainteresowania, zachęcałby do tego, żeby takim komentatorem, opowiadaczem, sprawozdawcą, jeśli oczywiście tylko ma chęci, czyli chce, żeby został. No, bardzo inspirujące obie wypowiedzi, właściwie ta na końcu, bo to jest oczywiście bardzo trudna praca i często sobie wyobrażałem, jaka ona jest trudna. Z drugiej strony myślałem o tym, czym jest szczęście komentatora, przy tym, że jego głos opowiadający jakieś ważne wydarzenie dla kibica już na zawsze się z tym wydarzeniem zrośnie. Że ja wspominając jakieś uniesienie, wzruszenie, euforię, radość, szczęście, nie wiem, łzy w oczach, będąc młodszym i tak dalej, zawsze będę miał w głowie ten głos. Pal licho, że on się myli, robi lapsusy i tak dalej, nie? Znaczy, czy się zna, czy nie zna, czy widzi, iloma obrońcami grają ustawieni piłkarze, to nie ma znaczenia przy tej emocji i przy tym rodzaju więzi, która się potem wytwarza, nie? Jak sobie wspominam jakieś akcje, jakieś mecze, jakieś historie z młodości tego typu, to one zawsze będą dla mnie związane też z głosem. Nie tylko polskich, zresztą oczywiście komentatorów, ale no tak. Bardzo mnie też zaciekawiło oczywiście to, co powiedział trener, bo jakby cały czas mam w tyle głowy takie historie i opowieści o szkoleniowcach, którzy bombardują piłkarzy informacjami, przynoszą im, nie wiem, sterty DVD do obejrzenia albo pendrive'ów do obejrzenia analiz tego, jaką nogą zagrywa najczęściej obrońca, na którego będziesz grał w przyszłą środę i tak dalej, znaczy bardzo szczegółowych informacji. Czytam też o klęskach, z tym być może związanych, tak? Porażka Louisa Van Hala, bardzo utytułowanego trenera, w ostatniej pracy w Manchesterze United wzięła się chyba też z tego, znaczy, że tam opisano między innymi takie historie, że on wysyłał swoim piłkarzom mailem dosie z ich występami, z tym jak wypadli w poprzednim spotkaniu i oni to po prostu wywalali do kosza nie czytając. Więc on założył taką aplikację, żeby było widać, czy oni otworzyli plik załącznikiem, czy nie.
Na to oni otwierali sobie, nie wiem, na smartfonie i trzymali otwarte przez kilkanaście minut, ale dalej tego nie oglądali i tak dalej. Więc jakby tak dobrze rozumiem to, że istnieją sposoby, w których to się może nie udać. Ale też ciekawi mnie rodzaj, znaczy nie wiem, znowuż czytałem o takiej historii motywacyjnej, która jest jakby z kołczowskiego warsztatu wzięta, nie wiem, ludzi, którzy uczą psychologii biznesu czy czegoś takiego. Znaczy, że oto trener, budując przed sezonem atmosferę wśród zawodników, aplikuje im takie ćwiczenie, że stają naprzeciwko siebie piłkarze, koledzy z drużyny i przykładają sobie do szyi strzały, takie strzały łucznicze i no i tak, no i te strzały tam w końcu się łamią. Okazuje się, że są tak zrobione czy nie, ale podobno niebywałe przeżycie pokonania, nie wiem, własnych ograniczeń, strachu, czegoś tam budujące rodzaj więzi, zaufania, czegoś takiego, co ma zaprocentować kiedyś gdzieś tam na boisku, nie? Bardzo mnie ciekawi to też, jakby jak piłkarzy umotywować do meczu. Czytam, nie wiem, przed Mistrzostwami Europy jakieś wspomnienia dawnych trenerów polskich, czy tego, jak wyglądało przygotowanie drużyny. I czytam, że, nie wiem, trener Jerzy Engel przed meczami w Korei i Japonii puszczał im bitwę pod Grunwaldem. Żeby się poczuli bardziej, no tak, że są rycerzami sprawy narodowej. Czytam książkę Carlo Ancelottiego, bardzo utytułowanego trenera, nie wiem, Realu Madryt, teraz będzie trenował Bayern Lewandowskiego, który przedstawia się jako człowiek kompletnie puszczający to. Znaczy, że żadna tam wojna, walka, żadne musisz i tak dalej. Znaczy, on mówi, że zawodowi piłkarze, z którymi ma do czynienia, są tak bardzo umotywowani sami z siebie, że jedyne, co on musi zrobić przed ważnym meczem, to ich zdemotywować. Rozśmieszyć, rozluźnić, opowiedzieć serię dowcipów i tak dalej, i tak dalej. Żeby wyszli, tak, Robert, nie musisz. Ale to nie jest oczywiście, przepraszam, bo to nie jest o opowiadaniu o sporcie. Ja siedzę na paru fotelach jakby, bo z jednej strony zdarzało mi się pracować jako dziennikarz piszący relacje z meczu na gwizdek, tak zwaną, czyli do internetu na deadline, ale też na deadline papierowy do gazety. No to jest takie doświadczenie, że właściwie w 60 minucie przestaje się oglądać mecz w ogóle, tylko zaczyna się o nim pisać. No i najgorsze, co się może oczywiście zdarzyć, to jest to taka najpiękniejsza dla kibica i dla sprawozdawcy na żywo, a dla takiego kogoś, kto pisze, najbardziej znienawidzona sytuacja, że oto, nie wiem, drużyna, która przegrywa 2-0 w ostatniej minucie meczu, traci dwie bramki albo nawet trzy. Ja akurat kibicuję takiej drużynie, której się to zdarza wyjątkowo często, ale no i co wtedy robi dziennikarz? No rzeczywiście naciska ten klawisz delayed, ale musi, nie wiem, za 3 minuty oddać 5 akapitów. Masakra. To jest jeden poziom opowiadania oczywiście. Drugi, no to jest jakiś rodzaj publicystyki, którą też mi się zdarza uprawiać. Czyli oglądam mecz i zastanawiam się, co się stało, może powiedzieć, nie wiem, o drużynie, o charakterze narodowym, o czymś tam, znaczy tak, szuka się jakichś metafor, szuka się jakiegoś takiego obrazu rzeczywistości społecznej czasem. Myśli się o tym, skąd to się wzięło, dlaczego oni wygrali, dlaczego oni przegrali i tak dalej. Jeszcze jeden poziom, no to jest analiza tego, co się tak naprawdę wydarzyło na takim poziomie właśnie, że trener Bayernu Monachium Pep Guardiola wyszedł grając de facto, znaczy, że nie wiem, że ustawienia piłkarzy, taktyka zmieniła się w ciągu jednej połowy 4 albo 5 razy. Że jakby mikrozarządzanie, które stosuje ten trener, spowodowało, że nie wiem, grali
raz dwójką obrońców, a raz z piątką i tak dalej, i tak dalej. Że to się tak zmienia i też istnieje sposób opowiadania i oglądania meczu w taki sposób, znaczy analiza taktyczna i są też ludzie, którzy się tym interesują. Jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione w tym sensie partia szachów rozgrywana przez dwóch trenerów, którzy mają do czynienia z 11 ruchomymi figurami. I teraz nie wiem, niektóre z nich są tak uniwersalne, że każda z nich może być hetmanem. Jest też taki sposób opowiadania. Jest też pewnie tak, że to się wszystko bardzo zmienia teraz w dobie internetu. Gdzieś kilka dni temu czytałem taki tekst o tym, jak bardzo to się wszystko zmieniło wraz z internetem, że dorosło rzeczywiście nowe pokolenie ludzi, którzy są przekonani i z pełnym przekonaniem opowiadają o tym, że oglądali mecz, chociaż tak naprawdę w ogóle go nie widzieli, bo siedzieli sobie na portalach społecznościowych i na tych portalach społecznościowych zobaczyli, przepraszam za wyrażenie, GIF-a czy Wine'a, czy jak to się tam nazywa, czyli taką zapętloną kilkusekundową scenkę jednej akcji, czy gola, czy tam czegoś, a poza tym no to widzą komentarze na Twitterze, na Facebooku, jakieś takie relacje live w sieci. Czasem dostaną wrzucony najlepszy cytat Tomasza Zimocha i tak dalej. Oni będą mówić, że oglądali mecz, w ogóle go nie widzieli i w ogóle tego nie potrzebują też. To może następnego dnia przeczytają coś, jakąś opowieść. No i jest też pewnie taki gdzieś tam najostateczniejszy i najgłębszy sposób pisania o, przepraszam za najgłębszy, znaczy taki, istnieje też taki sposób pisania o piłce, w której się pisze o sobie. Taka głośna książka pisarza średniej dość jakości, ale ukochana przez kibiców piłkarskich, Nika Hornbiego, Futbolowa gorączka, seria potwornie śmiesznych, autoironicznych, inteligentnych felietonów, które stały się w gruncie rzeczy autobiografią pisarza dorastającego w latach 70., który radził sobie tyleż z klęskami swojej ukochanej drużyny, co z klęskami w swoim własnym życiu. I to jest historia o rozwodzie jego rodziców, o nieobecnym ojcu, o byciu Anglikiem, o tym, jak się zmieniają trybuny, jak to jest chodzić z dziewczyną na stadion i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Autobiografia opowiedziana za pomocą piłki nożnej. Ja miałem coś takiego w pewnym momencie, taki luksus, powstało takie czasopismo dla inteligentów w Polsce interesujących się piłką nożną, które nazywa się Kopalnia. I w pewnym momencie oni mi zaproponowali do numeru na Mundial w Brazylii napisanie tekstu o złotej jedenastce węgierskiej, najlepsza drużyna na świecie. I w pewnym momencie ja, pisząc ten tekst, zorientowałem się, że piszę o sobie, o swoim stosunku do PRL-u, o tym, dlaczego właściwie tak, bo tak sobie uświadomiłem, dlaczego mi tak było strasznie trudno w ogóle zaakceptować fakt, że to była najlepsza drużyna świata. Jak to? Komuniści? W 50-tych latach. W ogóle pamiętam, czytałem historię taktyki piłkarskiej Anglików, którzy zafascynowani tym, jak to wyglądało, jak grała reprezentacja Węgier w latach 50. A ja sobie, ale jak? No przecież czerwoni, komuna, nie? Sam zapatrzony w zachód, po prostu wybierający do kibicowania drużynę z Londynu w latach 80. Dlaczego ja ją wybrałem do kibicowania w latach 80? Czy dlatego, że to było jak dżinsy, nie wiem, z Peweksu? Jakieś marzenie o lepszym świecie i tak dalej, i tak dalej. Ale też opowieść o klęsce tej drużyny, o niespełnieniu, które jest zawsze wpisane pewnie w los kibica, piłkarza, o tym, jak to krótko trwa, o tym, że się przegrywa i tak dalej, i tak dalej. Masa rzeczy się może w tym momencie uruchomić. Znaczy, opowiadając o piłce nożnej, jeszcze możemy opowiadać o tym, że ona może być narzędziem zmiany społecznej.
że możemy mówić o piłce nożnej i o tym, jak wygląda dzisiejsza Europa, która się boi, nie wiem, wielokulturowości, a równocześnie ma belgijską drużynę, która jest najbardziej wielokulturowa na Euro. I tak dalej, i tak dalej. Wątków co niemiara. Przepraszam za gadulstwo. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że tutaj już są gotowe spięcia i konflikty pomiędzy poszczególnymi rozmówcami, ale nie chciałabym, żeby się zagrzeli pozostali zawodnicy, więc teraz proponuję przejście do jeszcze bardziej abstrakcyjnej formy, czyli oddałabym głos pani Renacie Włoch. Co socjologii po sporcie, ale też co sportowi po socjologii i nam widzom na przykład wydarzeń sportowych. Ja zacznę od anegdoty. Jakieś 2 lata temu udzielałam wywiadu dla jednej ze stacji Polskiego Radia, której nazwę litościwie zmilczę. I udzielałam tego wywiadu chyba przez 2 godziny i mówiłam bardzo długo, bardzo boleśnie, bardzo mądrze, sięgając do rozmaitych paradygmatów. I w końcu po tych 2 godzinach, kiedy już byłam bardzo zmęczona, pani dziennikarka, która była z rodzaju takich bardzo entuzjastycznie nastawionych, mówi do mnie: niech mi pani powie, dlaczego te kobiety oglądają w ogóle piłkę nożną? Czy to jest tak, że kobietom się podobają te umięśnione łydki piłkarzy w tych fajnych skarpetkach? Ja już taka zmęczona, naprawdę wymęczona, powiedziałam: tak, proszę pani, kobiety oglądają mecze, bo podobają im się te umięśnione łydki tych piłkarzy latających po boisku w fajnych skarpetkach. 2 dni później ukazał się wywiad. Z tych 2 godzin było zachowane dokładnie tylko to jedno zdanie, opatrzone komentarzem: doktor Renata Włoch, Instytut Socjologii, mówi, że... Więc to tak trochę może co... Dowiedzione naukowo. Tak, dowiedzione absolutnie naukowo. Więc to może trochę co po socjologach i po socjolożkach w sporcie. Oczywiście, jeżeli chodzi o socjologię, to być może państwo znacie nasz zawodowy żart, że ulubiona odpowiedź socjologa na każde pytanie to jest: to zależy. W związku z tym ja mogę państwu pokazać dziesiątki rozmaitych lub teoretycznych, przez które mogę sobie obejrzeć to, co się dzieje w sporcie. I co ciekawe, ja sama te lupy teoretyczne bardzo często zmieniam i wykorzystuję, bo zupełnie co innego widzę ja w tym momencie, kiedy tu sobie siedzę i widzę, że jestem jedyną kobietą oprócz prowadzącej w szanownym gronie. Ale z drugiej strony pamiętam, że już w tym momencie 40% wszystkich osób, które oglądają mecze, to są jednak kobiety, ale jednak dyskurs o sporcie jest nadal bardzo zmaskulinizowany. Tu też kolejna anegdota. Moja koleżanka Olka Gołdys, która też jest socjolożką sportu, nagminnie jest przedstawiana na rozmaitych wystąpieniach jako Aleksander Gołdys i potem wywołuje takie rozmaite zdziwienie, kiedy burza blond loków wychodzi na scenę. Co innego widzę, kiedy badam na przykład zjawisko homofobii w sporcie. To też są bardzo ciekawe kwestie. W zeszłym roku, 2 lata temu robiłam serię wywiadów ze sportowcami, niektórymi bardzo znanymi, którzy są nieheteronormatywni i którzy widzą bardzo duży problem w tym, że sport, zwłaszcza piłka nożna, nadal bardzo heteronormatywny jest. Co innego widzę, kiedy wchodzę w rolę socjologa, bo ja wierzę w taką socjologię zaangażowaną i praktyczną, który próbuje w jakiś sposób, tak jak pan tu przed chwilą powiedział, stymulować zmianę społeczną. Czyli na przykład podpowiadamy Ministerstwu Sportu, jak należy zachęcać ludzi do uprawiania aktywności fizycznej. Co trzeba zrobić, żeby trochę dospołecznić te orliki, które były budowane pod jedną sztamę. I co należy zrobić, żeby zachęcać dzieciaki do tego, żeby chciały uprawiać WF w szkole. I wreszcie, co innego widzę, jeżeli próbuję pisać swoją książkę, i to robiłam przez ostatnie pół roku. Książka dotyczyła Euro 2012 w Polsce i tego, w jaki sposób państwo polskie wchodziło w rozmaite układy z nowymi globalnymi zarządcami, takimi chociażby jak UEFA. I wtedy widzę rozmaite obszary kapitalizmu w sporcie. Sporcie, który tak naprawdę był plebejski, bo piłka nożna ma takie bardzo plebejskie korzenie. Widzę całe obszary komercjalizacji i wykluczenia w tym sporcie. Widzę to, w jaki sposób buduje się nowy typ globalnej władzy, który w jakiś sposób zmniejsza suwerenność państwa narodowego. Ale też patrząc na to, co się działo w czasie Euro 2012 w Polsce, tu państwa cofam te 4 lata w tył, ale tak jak mówię, przez ostatnie pół roku siedziałam cały czas w tym obszarze. Widzę na przykład opowieść o
modernizacji, również modernizacji infrastrukturalnej, bo to się stało w trakcie przygotowań do Euro 2012. Więc jak tak jak Państwo widzicie, tych opowieści, które socjolog, czy socjolożka, czy socjologia ogólnie może wysnuć na temat sportu, jest bardzo dużo. Dla mnie ostatnio największym problemem jest to, że sposób, w jaki my snujemy, socjologowie, te opowieści o sporcie, jest absolutnie nieznośny. W tym sensie ubieramy te nasze opowieści o sporcie no właśnie w taki chyba quasi-naukowy bełkot i bardzo mało jest tutaj właśnie takiej łączności, ja też to ostatnio bardzo często zauważam, właśnie pomiędzy chociażby światem dziennikarskim albo światem trenerskim, a tym, co socjologia ewentualnie mogłaby powiedzieć o sporcie. Fakt też jest taki, że socjologia sportu w Polsce jest no, stosunkowo jeszcze młoda i stosunkowo słaba. Jeszcze ze 2 lata temu, jak mówiłam swoim kolegom z Instytutu Socjologii, że jestem socjolożką sportu, to witały mnie takie dosyć zdziwione spojrzenia. Teraz jest już trochę lepiej pod tym względem. No właśnie, ale to, co w tym momencie próbuję Państwu tak impresjonistycznie, zahaczając o rozmaite wątki, powiedzieć, to, że socjolog ma bardzo wiele jakby rozmaitych punktów widzenia, z których tą piłkę nożną zwłaszcza może analizować, może postrzegać. Nie będę monopolizować gruntu, bo tu jeszcze czeka parę osób, ale chciałabym w tym momencie zrobić autoreklamę. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę poczytać, to na stronie DELAB.UW od dzisiaj wisi moja książka właśnie na temat Euro 2012. Jest ogólnie dostępna, bo wierzę też w ideał nauki otwartej, więc książka jest za darmo. Więc zapraszam do czytania, gdyby ktoś miał ochotę. Bardzo dziękuję również za dyscyplinę czasową, ale też dodam, że właśnie może w tym jest coś ciekawego, bo w tym, że jeśli socjologia sportu jest w jakimś sensie w tej chwili nową dyscypliną, to znamienne, że właśnie w niej jest dużo kobiet. Przynajmniej miałam takie poczucie, kiedy właśnie szukaliśmy tutaj różnych osób, które można byłoby zaprosić do tego panelu, że no jeszcze jest Honorata Jakubowska poza koleżanką, o której pani wspomniała, więc w tej stosunkowo jakby niszowej jeszcze w tej chwili dyscyplinie ten głos jest słyszalny. Od nauki nieuchronnie przechodzimy do literatury, może nawet zresztą nie przechodzimy. I chciałabym zapytać, co jest fajnego w pływaniu? Wszystko. Ja chciałem, właśnie jestem trochę takim listkiem figowym, bo tutaj są sami specjaliści od piłki nożnej, ale tak naprawdę ta moja przygoda z pisaniem i opisywaniem pływania właściwie też zaczęła się od piłki nożnej, bo ja pozazdrościłem Stefanowi Szczepułkowi, jak wyszła ta pierwsza historia, moja historia pływania, ten pierwszy tom w zeszłym roku. Ja już wcześniej się zbierałem różne rzeczy związane z pływaniem, zresztą sam też amatorsko pływam w grupie mastersów, więc jakby wszystko mi jest to bliskie, a że jestem też, zajmuję się literaturą i jestem redaktorem, no to wyszło tak, że jajogłowy zawsze musi też się tam powymądrzeć troszkę o tym wszystkim. No i zebrawszy, tak jak to mówią, ponoć bloger, żeby uruchomić blogera, to musi mieć tak plan na 100 wpisów. No to ja tam trochę pozbierałem tego, wyszło mi 60 i postanowiłem uruchomić dosyć niedawno tego bloga. Ja się zajmuję jakby historią pływania dwojako, bo z jednej strony jest to o czym panowie mówicie, czyli zawody, czyli dyscyplina sportowa, czyli wielkie wydarzenia sportowe, widowiska, olimpiady. Mark Spitz, który bije tam rekord jako olimpijczyk w zdobyciu złotych medali na jednej olimpiadzie, potem Michael Phelps, nie wiem, Weissmuller, który płynie gdzieś tam przed wojną, prawda, i bije rekordy. I to jest jeden sposób opisywania tego i to jest oczywiście no, fantastyczne przeżycie, bo to jest też fakt kulturowy, prawda? To o czym Michał Okoński mówił, znaczy z całą tą otoczką, prawda? Weissmuller zostaje potem Tarzanem i te pływanie jest, że tak, są sceny, gdzie on tam pływa, robi jakieś niesamowite rzeczy i to wchodzi jakby do kina, prawda? I tak dalej, i tak dalej, ale też fakt historyczny i fakt kulturowy, pływanie jest też jakby, nie wiem, to trudniej z piłką nożną, ale pływanie to jest pewna umiejętność, jakby, która jest jakby budowana.
Nie, nie, w tym sensie, że to jest pewna umiejętność, która może być oderwana od sportu, prawda? Nie dokończyłem zdania. To jest to wyrwane zdanie, co to wasz powiedział. Więc ja piszę na swoim blogu też o pływaniu jako człowiek w wodzie, już tak mówiąc w skrócie. I piszę też o pewnych tradycjach pływackich. To są rzeczy dosyć niszowe, bo pływanie też jest niszowe. U nas w Polsce to chyba tylko jak Otylia Jędrzejczak zdobywała złoto w Atenach. To się dużo mówiło o pływaniu, może wcześniej Wojdat, potem cisza. Ale tak, piszę o takich tradycjach, nie wiem, jak jiu-jitsu w Japonii, które od XVI wieku jest nauczane. Są takie techniki pływania, które są tylko w Japonii. Badam, skąd się wziął kraul, a kraul się wziął z jednej strony od Indian, z drugiej strony też z Polinezji. Patrzę, jak gdzieś to przechodziło, jakimi szlakami to gdzieś do nas przychodziło, te nowe techniki. Jeszcze w XIX wieku właściwie cała Europa pływała żabką. Były zawody, pierwsze zawody pływackie mniej więcej w XIX wieku odbyły się, no wiadomo w jakim kraju, tam gdzie się narodził każdy sport, czyli w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Zaproszono dwóch Indian na te zawody. Popłynęli kraulem, takim proto-kraulem. Wygrali oczywiście je, no ale prasa w The Timesie była taka krótka notka, że to jest w ogóle skandaliczna rzecz. Porozkrapywali wodę, jakiś dziki strasznie, dziki styl i to no, nie bez powodu. Często się pływało w nakryciu głowy po prostu wcześniej. To była taka żabka odkryta, turystyczna, więc jakby... Śledzę to wszystko i próbuję to opisać, zobaczyć jak to się też wpisuje jakby w szerszy kontekst. Chciałem tylko jeszcze dwa słowa powiedzieć o opisywaniu zawodów. To jeżeli chodzi o pływanie, to jest to o wiele łatwiejsze niż piłka nożna, bo to jest sport dosyć linearny, zresztą krótki. Jest taktyka, żeby nie było, jest taktyka i można tę taktykę rzeczywiście, jest taktyka, jest technika. Aha, że łatwiej. Ja pamiętam pana komentarz słynny, ja właśnie to co Michał Okoński, ja bardziej pamiętam ze zwycięstwem Otyli Jędrzejczak, mi się pana komentarz kojarzy niż na przykład Przemysława Babiarza z telewizji. Jest on łatwiejszy i też jest chyba możliwy, i tu akurat bym powiedział, że jak się słucha komentatorów, którzy nawet są na przykład na zawodach, na mistrzostwach, tak? Są na tych trybunach, to tak naprawdę oni patrzą w telewizor. To znaczy to jest jakby przy komentowaniu pływania jakby ten postęp technologiczny, gdzie macie kamerę pod wodą, nad wodą, przed pływakiem, czy jesteśmy powiedzieć, czy on ma... tam różnice w technice zawsze są bardzo niewielkie. I dobry komentator jest oczywiście w stanie to wyłapać. I to właściwie jest możliwe takie komentowanie naprawdę ciekawe, profesjonalne, techniczne, oprócz tego, że ktoś dopłynął pierwszy po prostu, tak? Jest możliwe tylko dzięki telewizji. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ten spór tutaj między Łukaszem Smolarowem a Tomaszem Zimochem, to według mnie on jest jak w cudzysłowie, tak? Znaczy tak naprawdę to są rzeczywiście dwie widownie, prawda? Z jednej strony jest to jest widowisko sportowe i to absolutnie chodzi o to, o czym pan Tomasz mówił. Z drugiej strony jest oglądanie czegoś dla techniki, dla obserwacji. Często przecież to nie tylko zawodnicy oglądają to. No, wszyscy ci amatorzy, tacy pływacy, którzy no, to bez końca oglądają nagrania na YouTubie, prawda, tych największych, żeby zobaczyć jak na przykład Kawęcki bije nogami pod wodą, bo ma najlepsze nogi pod wodą na świecie i Amerykanie się od niego tego uczą. Więc tutaj jakby sporu nie ma, aczkolwiek mam do pana Tomasza jakby takie małe pytanie, ale też troszeczkę, bo jednak jest różnica, bo pan powiedział, że pan jest jak kamera telewizyjna. Ja bym też powiedział, że pan jest troszkę jak tłumacz konsekutywny, równie trudna praca, trzeba od razu bez ustanku mówić, prawda, i przekładać ten obraz na dźwięk, ale zawsze się zastanawiałem, na ile, to tak jak przy tłumaczu, tak, na ile liczy się płynność na przykład i taka plastyczność opowiadania,
A na ile się liczy ta wierność, jakby, no, czyje emocje opowiadamy, prawda? Bo wezmę pływacki przykład, można nawet telewizyjny, w telewizji, telewizyjne transmisje komentować tak, jak właśnie, bo Otylia Jędrzejczak wygrywała, prawda, i cały naród się cieszył. Tak jak Francuzi wygrywali na Mistrzostwach Świata w 2013 w Barcelonie, niesamowity wyścig i francuska, akurat słuchałem francuskiej telewizji, po prostu było, to emocje tryskały po prostu, to było niesamowite, to trzeba po prostu posłuchać. A z drugiej strony można słuchać na przykład występów transmisji telewizyjnych z Olimpiady w Londynie. Ja słuchałem tutaj już amerykańskich komentatorów, gdzie właśnie bardziej się zwracał, znaczy to wszystko jest takie spokojniejsze, tak? Owszem, są emocje, kto wygra, jest troszeczkę tego dreszczu, ale też jest na przykład coś powiedziane tam, znaczy to wszystko jest takie spokojniejsze, więc to jest moje pytanie do pana Tomasza. I jeszcze tylko adwocem, to już naprawdę ostatnia uwaga, tutaj do wypowiedzi Michała Końskiego, że jest ciekaw, jak motywują trenerzy, prawda, swoich zawodników. Rzeczywiście też tak jest trochę w pływaniu, że czasami trzeba spuścić to ciśnienie. Kawęcki, który miał zdobyć złoty medal na jednych z mistrzostw, dopłynął drugi, jak wyszedł, on nie jest zbyt wygadany, tak bym powiedział, ale mądrą rzecz wtedy powiedział, wszyscy pytali, co się stało, mówi, za bardzo chciałem, tak. Pierwszą setkę trzeba z głową popłynąć, drugą z sercem, nie? To obie z sercem chciał popłynąć. A z drugiej strony jest, i to jest też ciekawe a propos trenerów i sportu, jak sport wchodzi do takiej kultury, czy jakby te wszystkie trenerskie umiejętności wchodzą do kultury takiej popularnej, to jest cały coaching, prawda, który właściwie jest przeniesiony ze sportu. Bob Bowman, trener Phelpsa, który pisze książkę właściwie nie o sporcie, tylko jak żyć, tak naprawdę, prawda? I to jest strasznie ciekawe, że też te trenerskie te umiejętności związane ze sportem to jakoś bardzo, bardzo mocno wchodzą w nasze życie. Trochę skakałem po tematach, ale to dobrze. By było. I to ostatni w kolejce Jarek Kaczmarek, który opowiada bajki. Opowiadam bajki, jestem opowiadaczem, baśnie, mity, legendy. Pewnego razu zadałem sobie pytanie, a co by było, gdybym opowiedział mecz? A potem sobie zadałem pytanie, gdybym miał wehikuł czasu i mógł się przenieść i obejrzeć dowolny mecz z całej historii futbolu, jakim bym obejrzał. I pomyślałem sobie, Polska-Brazylia, Strasburg, 38 rok, Mistrzostwa Świata. Przejrzałem różne materiały i zacząłem opowiadać. I kiedy Wilimowski strzelał w ostatniej minucie gola na 4-4, od tego czasu zawsze słuchacze krzyczą gol razem ze mną. Po prostu to działa. To działa. Ja od tego czasu zacząłem opowiadać opowieści, różne mecze. Moim ulubionym bohaterem jest Garincza, opowiadam o rajdach Garinczy, opowiadam o meczu Górnika z Romą i rzucie monetą. Wykorzystuję język komentarza sportowego, który działa jako forma artystyczna, tak? Jest to pewna sztuka, która w oderwaniu od komentarza, w oderwaniu od żywego meczu, to funkcjonuje, to działa. Mówi się, że dzieciaki nie słuchają, naprawdę słuchają, jeśli ten rytm tego języka jest, no, ma taką zdolność wprowadzania w pewien trans. Ale czy opowiadając bajki, czy opowiadając mecz Polska-Brazylia, czy opowiadając cokolwiek, ja opowiadam jedną historię. I bym to określił jednym słowem, czy jednym zdaniem. Opowiadam zapach wiosny. I to jest taka historia. Wiosna, 1979 rok. Niektórzy z was pamiętają, kiedyś były prawdziwe wiosny. To znaczy takie, że najpierw śnieg trzymał się z 2 miesiące, góry śniegu, a potem powoli topniały w mieście, potem robiły się kałuże na całe ulice, na całe podwórka i pojawiał się wtedy ten zapach.
Ulica Fabryczna na Powiślu w Warszawie, niedaleko Stadion Legii. Oto ja, uczeń trzeciej B klasy pani Stańskiej. Dzwonek i z całą hałastrą wybiegam na korytarz, ten wrzask, który nauczyciele świetnie znają. Coś mnie tknęło i mimo, że nie było wolno, wymknąłem się, woźna nie pilnowała, wyszedłem przed szkołę i poczułem ten zapach. I wtedy wiedziałem, że muszę to zrobić. Wróciłem do szkoły, pobiegłem w stronę sali gimnastycznej. Pan od WF-u był akurat na sali, magazynek był uchylone drzwi. Wchodzę, okej, okay, udało się, biorę piłkę i wracam na korytarz. Na korytarzu chłopaki biegają, skaczą, a ja trzymając piłkę wołam: chłopaki, gramy! I po chwili cała hałastra, wybiegamy ze szkoły, bez kurtek, nie wolno, nieważne, biegniemy przez te kałuże, przez ten, po chwilę zabłoceni i zaczynamy grać. Jesteśmy w jakimś szale, transie, nieważne, nie wybieramy nawet składu, po prostu uganiamy się w tych kałużach, mokrzy. Nagle dzwonek, koniec przerwy, Przemek Nowak, prymus klasowy, nagle zastygł bez ruchu. Przez chwilę się decydował, co zrobić, po czym nagle pobiegł w stronę szkoły. Musiał, miał wiele do stracenia. My, łobuziaki powiślańskie, nie przyjmowaliśmy się i dalej gramy, chociaż już dzwonek, nie przyjmujemy się szkołą niczym, gramy i jesteśmy ponad czasem, jesteśmy Maradoną, jesteśmy Bońkiem, jesteśmy nieśmiertelni. Gramy, gramy, gramy bez końca. I ten mecz, ten zapach wiosny, w każdej swojej opowieści ja gdzieś przywołuję. To jest rodzaj energii, żywej energii, bo uważam, że każda historia, każda opowieść powinna mieć swój zapach. Zapach rozumiany jako żywa iskierka połączenia z doświadczeniem. I wydaje mi się, że ten mecz, który opisałem, ten mecz rozgrywa się każdego dnia na tysiącach boisk. W tym meczu grali i Lewandowski, Maradona, wszyscy z nas, gdzieś się spotykamy w tym meczu, w takim mitycznym czasie, w którym jeszcze nie ma podziału na tych, którzy są lepsi, którzy są gorsi, kiedy wyobraźnia nie ma granic, kiedy jesteśmy Maradoną, że za chwilę zagramy na Mistrzostwach Świata, gdzie czas wydaje się być nieskończoną paletą nieskończonych możliwości. I że ten mecz, który można by określić jako rodzaj zmysłowego transu, pojednania z przyrodą, z przestrzenią, jest takim wtajemniczeniem w sport. Oczywiście to nie musi być futbol. Ktoś może doznać takiego stanu pływając, czy bezpośrednio w jeziorze, czy łódką, ktoś uprawiając jogging, ktoś jadąc na rowerze, czy gdzieś to uwiedzenie, ta chwila, która potem zapisuje się w jakimś zmysłowym doznaniu, w zapachu, jest czymś, co ukrywa się za tym widowiskiem. Wydaje mi się, że w życiu piłkarza najwspanialsze jest to, że za tę możliwość kontynuowania bycia w takim transie, nie dość, że w pewnym momencie zaczynają ci płacić, potem to bywa sławę, a robisz to jakby cały czas to i gdzieś to masz z tyłu za plecami. Wydaje mi się, że piłkarze, którzy w pewnym momencie tracą to, w jakiś sposób stają się martwi, stają się maszynami. I dotyczy to chyba i dziennikarzy, i chyba wszystkich, którzy opowiadają historię, że każdy ma gdzieś za plecami, z tyłu głowy taką historię, taki swój błysk wtajemniczenia, zachwytu, chyba zachwyt to jest takie dobre słowo, więc tak. I w tym wszystkim gdzieś jest zapach, intensywny zapach, a więc opowiadając o sporcie, opowiadam o zapachu wiosny. Dziękuję bardzo. Łukasz, ty miałeś od początku uwagi do wypowiedzi redaktora Zimocha. Nie, po prostu pomyślałem, żebym jeszcze doprecyzował, jakby co konkretnie tutaj miałem na myśli, bo faktycznie ta relacja pomiędzy, no nie wiem, czy zawodnikami, trenerami, a dziennikarzami, no to jest taka relacja bardzo bliska, to są nasi tacy ludzie pierwszego kontaktu. No i jakby to nie jest tak, że ja tutaj jakby mam jakiś zarzut, tylko zwróciłbym na to uwagę, że ten dziennikarz nie jest taką kamerą zupełnie neutralną, tak? Że w tym opowiadaniu no często pojawiają się różnego rodzaju rzeczy, które one mnie też zachwycają tak naprawdę jako trenera. I tak nie skorzystałem jeszcze z jakiejś możliwości opowiedzenia krótkiej anegdotki.
I no, kilka lat temu, gdy pierwszy raz byłem na takiej konferencji prasowej po meczu, to było tutaj na tym pobliskim stadionie, byłem tam w ogóle pierwszy raz, więc generalnie nie wiedziałem w ogóle, jak to wygląda. No, zostałem też tak, światła się paliły, prawda, miałem jakoś tam podsumować ten mecz. Nawet nie wiedziałem, że tam nie będą zadawane od początku pytania, tylko ja od razu mam podsumowywać, więc tak nie było czasu jakby na to zastanowienie. No i tak wydukałem takie cztery zdania, bardzo właśnie lakonicznie, tak jak mówiłem o tym, że trenerzy czy zawodnicy to tak lakonicznie raczej. Po czym następnego dnia na przykład kupiłem gazetę Przegląd Sportowy, tak żeby specjalnie zobaczyć właśnie, jak to tam brzmi w tej gazecie. No i faktycznie w tej gazecie były te cztery moje zdania, ale były też cztery kolejne zdania, jakby przypisane jakby do mnie, więc to jest ta rzecz jakby takiego no, ciągłego jeszcze do określania, która u dziennikarza jakby jest. I to jest też taka, no, powiedziałbym nawet taka ciągota do takiej, my to przynajmniej tak mówimy, czy tak na to patrzymy, do takiej nadinterpretacji. I to też jest zachwycające, to znaczy ja tego zupełnie nie neguję, bo jeżeli toczy się jakieś widowisko, tak naprawdę no, bardzo często jest tak, jak pan mówił, czyli tam ten Lewandowski piszczek, prawda, i gdzieś tam się nic nie dzieje. Po czym trzeba stworzyć to, żeby coś się działo, tak? I na przykład, i tutaj też jakby mówię już z takiego własnego doświadczenia, jeżeli my zmieniamy jakiegoś zawodnika na przykład i no często ta zmiana wynika z jakiejś zupełnie prowizorycznej rzeczy, tak? Rozbolał go brzuch. Oczywiście nikt o tym nie wie, że go rozbolał ten brzuch, bo to jest jakieś tam tajne. Po czym jak ja oglądam ten mecz jeszcze po raz drugi, no to widzę na przykład, że ten dziennikarz komentujący, to on był w stanie nadbudować jakby określone sensy do tego. To znaczy, nie wiedząc, że bolał go brzuch, na przykład powiedział faktycznie, trener zauważył, że w tym miejscu boiska grozi tej drużynie zagrożenie, prawda? Znaczy jest jakieś zagrożenie i tym ruchem próbował tutaj ta partia szachów, prawda, którą tak się w to wchodzi, próbował tutaj temu zaradzić. No i znowu mamy jakiś taki komentarz wymagający komentarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy mogę zdradzić kuchnię tego spotkania, ale rzeczywiście padło w pewnym momencie taka kwestia a propos kolejnej części tego spotkania, która ma zakładać transmisję z lewa, z prawa, komentarz taki, owaki, z czuba i nagłówkę i tak dalej, i tak dalej. Mamy nadzieję, że ten mecz będzie nudny. Zaraz mikrofon, tylko tutaj dodatek do tej opowieści Łukasza Smolarowa. Też pamiętam takie występ, zresztą słynny, Michaela Phelpsa, 8 złotych medali, olimpiada w Pekinie. Jeden z występów to było 200 metrów delfinem. On dopływał, on tam zdobył złoto i pobił rekord świata jeszcze. I on dopływał, dopłynął do ściany, zerwał z czepek, zerwał okulary, rzucił, tak zaczął prychać. I sobie pamiętam, że jeden z komentatorów, też właśnie tych amerykańskich, mówił, och, jest niezadowolony, że taki wynik miał. Na pewno jest niezadowolony. I potem była wypowiedź już jakiś czas potem Michaela Phelpsa, który płynął ostatnie 75 metrów, płynął z wodą w okularkach. I on dopłynął oczywiście na pamięć, bo jakby wiedział, ile tych cykli już musi zrobić, żeby dopłynąć do ściany. I właściwie płynął już nie widząc nic, więc po prostu to była taka reakcja, właśnie coś takiego z tym bolącym żołądkiem. No ale myślę, że to jest troszkę wpisane jakby, nie może być wszechwiedzącym komentator. Ale ja mam inne jakby takie pytanie, problem. Znaczy jak słucham, jak słucham Zimocha, to nigdy nie, zawsze mecz jest ciekawy. Znaczy, i nieważne jaki byłby mecz, znaczy czy on będzie na przykład jak finał finałów, jakiś wymarzony i tak dalej, czy on będzie właśnie taki, jak tutaj powiedziałaś, że on będzie właśnie, to ja nie wiem. I to jest właśnie dlatego, to jest pytanie o tego tłumacza, tak, na ile on może tam nadłożyć. To ja może odpowiem dowcipem, który opowiedział mi jeden ze znajomych dziennikarzy, podobno po meczu z Litwą przed wyjazdem już na mistrzostwa.
taki dowcip w Krakowie na stadionie. Trener Nawałka krzyczy do mnie: Tomek, wolniej. Tomek, wolniej. Adam, co? Tomek, wolniej, bo moi nie nadążają za tobą. Ale to nie jest tak, to nie jest tak do końca. Proszę Państwa, no jasne, że u sprawozdawcy albo u tego opowiadacza, bo to określenie bardzo mi się spodobało, które Pani tutaj przedstawiła. No przecież kim on jest, zwłaszcza w radiu? On jest takim samym obserwatorem, także w pewnej części kibicem, który musi gdzieś tam granice tego obiektywizmu zachować, ale przecież my beznamiętnie nie oglądamy żadnego widowiska, nie tylko sportowego. Przecież nawet jak jesteśmy na stadionie, to my w myślach też sobie mówimy: o rany, ale on kopnął beznadziejny, prawda? Albo jak cudownie. To samo jak oglądamy tylko mecz w telewizorze. Przecież każdemu z nas pojawiają się pewne myśli. To jest nic innego, jak również rola tego opowiadacza. I ja takim opowiadaczem jestem. Wracając do wypowiedzi pana trenera. Panie trenerze, wie pan co? Ja to tak sobie myślę, w ogóle zlikwidowałbym konferencje pomeczowe w piłce nożnej, ale, i to dla was wyzwanie, ale obowiązkowe konferencje przedmeczowe. Właśnie, żebyście wtedy powiedzieli, ale szczerze, nie ściemniali. Bo po prostu wy też wprowadzacie taki język, który w pewnym sensie powoduje również dystans trener, a dziennikarz czy komentator. Wy szczerzy do końca nie jesteście. Dlatego my nie wiemy. Ja uważam, że konferencje w dzisiejszym świecie piłkarskim, a zwłaszcza na dużych imprezach, konferencje przedmeczowe czy w ważnych spotkaniach są obowiązkiem. Bo wy szczerze powinniście przyjść i powiedzieć: skład jest taki, bo nie może grać ten, bo nasza taktyka jest taka, bo tego brakuje na przykład, tego mi bardzo brakuje. Ja do końca nie wiem, czy wszyscy są zdrowi, czy nie. I później być może pojawiają się takie opinie, prawda? Zmieniacie zawodnika, nam wydaje się, że on, nie wiem, kondycyjnie nie był dobrze przygotowany, a okazuje się, że przyczyną jego słabszej gry, dyspozycji jest zupełnie co innego. Biegunka, rozwolnienie, co tam jeszcze i tak dalej. Konferencje, jeżeli już pan zaczął, pomeczowe, są po prostu banalne, nudne, nieciekawe. Maciek Biega, dla mnie najwybitniejszy polski dziennikarz sportowy, a jednocześnie powiem, wstyd mi, że środowisko dziennikarskie w ogóle nie pamięta o takim geniuszu. Maciek Biega mi kiedyś powiedział: nigdy nie zadawaj pytania na konferencji, chyba że sam chcesz puścić balona, czyli tak zwane kontrolowane pytanie, albo zmierzające właśnie do jakiegoś tam, jakiejś wypowiedzi właśnie kontrolowanej. Konferencje pomeczowe są bardzo nudne. Właściwie schematyczne. Jedna konferencja na początku sezonu i można by ją właściwie powtarzać, tylko zmieniać nazwę klubu i nazwę zawodników. To także, przepraszam, powiem szczerze, mam nadzieję, że to zostaje tylko między nami, to także dotyczy nas, dziennikarzy. Ale nieraz wy zbyt duży dystans czujecie do nas. Nieraz z waszej strony są takie popisy, nawet wyśmianie dziennikarza, zwłaszcza młodego, co według mnie jest złe, a wręcz niedopuszczalne. Bo czegoś mi brakuje. Uważam, że dawniej, no to tak się zawsze mówi, dawniej tak nie było, ale coś w tym chyba jednak jest. A tutaj wracając do pływania. Proszę Państwa, kto z Państwa wie, jakim stylem pływa Radek Kawęcki? Ale szczerze, proszę, na widowni. A teraz proszę mi powiedzieć, kto czytał dobry reportaż o Radku, o jego ciężkiej pracy, o tym, że być może, a ja jestem o tym przekonany, on na zbliżających się igrzyskach on zdobędzie złoty medal.
o jego nieprawdopodobnie ciężkiej pracy. Proszę Państwa, kto czytał dobry reportaż? Czy my w ogóle znamy Adama Nawałkę? Kto czytał dobry reportaż o trenerze najpopularniejszej obecnie drużyny narodowej? Ja bardzo cenię Adama, bardzo go szanuję, że przyjął taką taktykę działania. Proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnych spotkań, audycji, konferencji. Indywidualny wywiad jest czymś wyjątkowym. Ja to cenię, bo ja to zrozumiałem, że on tak chce. Właściwie trochę tym Adamem, Nawałką i piłkarzami zawłaszczył PZPN, konkretnie portal. Proszę Państwa, nie mówię o książkach, które się ukazały. Proszę mi powiedzieć, czy na wzór fantastycznych opowieści sprzed lat w Tempie czy w Sportowcu przeczytaliśmy interesujący reportaż o Robercie Lewandowskim. Zmieniły się czasy, bo nam wystarczy, że Lewandowski zjadł pół kotleta, a pół mu nie smakowało. No coś w tym jest. Co wiemy generalnie o reprezentacji? Co wiemy o tych zawodnikach, którzy za kilkadziesiąt godzin będą być może naszymi bohaterami? Zwróćcie uwagę, jak zmieniło się dziennikarstwo, jak zmieniło się opowiadanie o sporcie, jak zmienił się świat, jak wystarczy no nawet kontuzja Kamila Grosickiego. Czy ktoś z nas potrafi powiedzieć, na czym polega jego dolegliwość tak do końca? A my właściwie wiemy, tylko no już zaczął trenować, kopać coś więcej. Jasne, że teraz trochę może przejaskrawiam, ale chcę jakiś tam pewien malutki problemik w sumie postawić. Także zlikwidować konferencje pomarczowe. Taki mój postulat. Pływanie jest bardzo trudne do opisywania, bardzo. Ale jest przepiękną, niedocenianą w Polsce dyscypliną. Jest jedną z najtrudniejszych dla mnie, tak jak i kolarstwo. O właśnie, o kolarstwie. My znamy w ogóle Michała Kwiatkowskiego, mistrza świata, albo Rafała Majkę. Poza tym, że cokolwiek o nich wiemy. Albo ta nawet piłka nożna, gdzie ważniejsze są nieraz statystyki, które w ogóle, no one mogą być dla trenerów, ale co w ogóle znaczy tam, no dobra, ile jeszcze wymienili podań, to jeszcze okej, okay, bo to może świadczyć, prawda, nawet o stylu czy sposobie gry danej drużyny. Ale jak nieraz wystarczają nam tak proste informacje, a właściwie w głąb tego, w duszy piłkarza, czy w głąb w ogóle sportu, praktycznie nie wchodzimy. Wszyscy, od kibiców po dziennikarzy, na dziennikarzach kończąc. Zaczynając od końca, niewątpliwie jest tak, że na przykład nowe możliwości, które dała informatyka, znaczy cała pula informacji, które stały się dla nas wszystkich dostępne na bieżąco, liczba przebiegniętych kilometrów, wymienionych podań, procent posiadania piłki, odbiorów, ślizgów itd., itd., nas opowiadających o sporcie też ewidentnie uwiodła w pewnym momencie. Znaczy to, że zaczęliśmy mieć dostęp do tych informacji, wow. Ja miałem bardzo silny taki moment, kompletnie mi to minęło też. Przeczytałem bardzo ciekawą historię, zresztą Alex Ferguson, jeden ze najsłynniejszych i najbardziej utytułowanych trenerów w historii piłki nożnej, sprzedał swojego najlepszego środkowego obrońcę, bo mu przynieśli z banku informacji statystyki, które pokazywały, że on mniej robi w ślizgów. O, mniej robi w ślizgów, starzeje się, jest moment, żeby go sprzedać. On się po prostu lepiej ustawiał. Nabrał doświadczenia i już nie musiał robić w ślizgów, bo po prostu wiedział, gdzie stanąć. Nie? Znaczy po prostu grał jeszcze lepiej. Ferguson to opowiada jako anegdotę o tym, że te wszystkie informacje bywają kompletnie bez sensu. Jest masa trenerów, którzy się z tym kompletnie nie zgodzą. Teraz o konferencjach prasowych. Oczywiście jest tak, jechał mój przyjaciel do Arłamowa. Braliśmy udział w jakiejś dyskusji wcześniej i on mówi, tak mi się tu fajnie rozmawia, a teraz jutro będę na tej konferencji prasowej. Mecz nam się ewidentnie nie ułożył.
Damy z siebie wszystko. Jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani motorycznie. Nasze cechy wolicjonalne są tak dobre jak nigdy. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy ta glątwa tego języka jest czymś tak strasznym, że ja w gruncie rzeczy rozumiem dziennikarza przeglądu sportowego, który czasem nie panu oczywiście, coś musi dopisać, żeby po prostu uratować to. Chociaż oczywiście jest też tak, że masa dziennikarzy mówi takim językiem też i pisze takim językiem. To jest jeszcze inny problem. Znaczy po prostu język dziennikarstwa sportowego dzisiaj w ogromnej mierze jest językiem strasznym. Znaczy nie ma nic wspólnego z językiem polskim. Ale to jest jakby jeszcze inny wątek. Jest taki człowiek, bardzo kolorowa postać, który siedział na... jeszcze o tych konferencjach prasowych oczywiście. Dla José Mourinho na przykład. To jest pierwszy moment przygotowania do następnego meczu. Znaczy pomeczowa konferencja prasowa to są najważniejsze komunikaty, jakie on wysyła swoim piłkarzom, rodzinom, nie wiem, żonom tych piłkarzy, które będą oglądały i opowiedzą im potem zaraz tym piłkarzom co i jak. Trenerom rywali. To jest oczywiście wielki, może być wielki teatr, wielka ściema, wielka... właśnie osobna zupełnie narracja. Znaczy on też ma jedyną szansę narzucenia swojej opowieści, która potem jest kolportowana. On może wmusić w dziennikarzy to, znaczy jeśli ma dar, talent, charyzmę i tak dalej, że oni to opowiedzą według jego. Nie zlinczują go, nie zniszczą, że przegrał ten mecz. Bo on potrafił go im opowiedzieć. Na nowo, po swojemu. Bardzo ciekawy sposób. To nawet trochę działało w jego przypadku, jego ostatniego sezonu, zanim wyleciał ostatecznie z Chelsea. Jest taki człowiek, który był... Najpierw był piłkarzem, nazywa się Gary Neville. Najpierw był piłkarzem, grał w Manchesterze United i reprezentacji Anglii. Jako piłkarz był łobuzem, prowokatorem, chuliganem, człowiekiem, który nieustannie powodował kłopoty, wylatywał z boiska z czerwonymi kartkami. Kiedyś podczas ważnego meczu jego drużyna strzeliła bramkę, podbiegł do trybuny z kibicami rywali, żeby się tam cieszyć i wywołał zamieszki, policja interweniowała, on miał kłopoty z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej. Potem został po zakończeniu kariery komentatorem i analitykiem piłkarskim. W angielskiej komercyjnej telewizji Sky Sports miał taki program, znaczy oprócz tego, że komentował mecze, to jeszcze miał takie godzinne przed meczem i dwugodzinne po meczu czytania gry. Miał taki multimedialny, niesamowity stół, przy którym jeśli Państwo widzieli kiedyś Jacka Gmocha rysującego, to w ogóle nie ma o czym gadać. To, co on potrafił zrobić z tym stołem, co pokazać, jak opowiedzieć i tak dalej, nikt nie opowiadał meczów tak dobrze jak on. Nikt nie rozumiał tego widowiska w telewizji tak dobrze jak on. Wszystko potrafił przeanalizować, każdą nieudaną akcję, każdy błąd taktyczny i tak dalej, i tak dalej. Masakra. To było niebywałe oglądać to. A potem się tak zdarzyło, że został trenerem. Pojechał do Hiszpanii i został trenerem drużyny grającej w hiszpańskiej ekstraklasie. I to była totalna katastrofa. Absolutna. Znaczy po prostu człowiek, który wiedział o piłce nożnej, znaczy o tym, jak się odbywa to widowisko, właśnie od takiej strony taktycznej, jak to jest zorganizowane, co trenerzy powinni zrobić, co piłkarze powinni zrobić, nie potrafił tego kompletnie przekazać tym 11 czy tam 22 trzem ludziom, z którymi miał do czynienia na treningach. Klapa. To są różne, nie wiem, czapki, które trzeba zakładać, różne talenty, różne dary. I te jakoś tak... Dla mnie to jest ciekawe, jak te rzeczywistości mogą się przenikać, spotykać, uzupełniać. Ja nie mam najmniejszych pretensji jakby do trenera, że on mi nie mówi całej prawdy.
to jest taktyka, to jest gra. Zresztą tak opowiadali koledzy mi, którzy wrócili z kolei z grupowania z Arłamowa, że tam na kawę z Nawałką chodzili i on różne rzeczy im opowiedział. I oni są jakoś uwiedzeni, szczerze mówiąc. Znaczy obraz, który gdzieś tam się tli pod różnymi tekstami bardzo optymistycznymi na temat tego, co nas czeka, to jest, myślę, obraz z tych kaw i z tego wszystkiego. Znaczy oni są, znaczy to jest wizja człowieka, który wszystko przewidział, wszystko wie, jest doskonale przygotowany na mnóstwo wariantów i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Dobrze, znaczy niech trenerzy robią swoje, niech nam nie mówią za dużo, niech ściemniają i tak dalej. My się będziemy dawać na to nabierać, będziemy się wygłupiać, państwo będą nas potem obśmiewać, no też, no okej, okay, no tak. Jeśli można, to ja tylko jedno słowo, tutaj odpowiedź. Z amerykańskimi komentatorami to nie jest tak, że oni są spokojni. Ja ich uwielbiam podglądać, tylko proszę zwrócić uwagę, że najczęściej pracują w pięcioosobowym składzie plus szósta osoba, która odlicza na przykład sekundy do reklamy. Jest dwóch pomocników, którzy podsuwają notatki z różnych skoroszytów sprawozdawcy. A tak jak potrafią komentować hokej czy inną dyscyplinę, no to tam jest taki żar, że piec hutniczy w języku jest na pewno. I druga sprawa. Fajnie by było zlikwidować monitory na stanowiskach dziennikarskich, na obiektach sportowych. Wrócić do tych czasów sprzed lat. Ja opowiem taką anegdotkę. Kiedyś byłem na meczu w kabinie radiowej. I patrzę, a pode mną siedzi dziennikarz prasowy i on ma włączony w laptopie obraz tego meczu, który toczy się 40 metrów niżej na murawie. I on nie patrzy na murawę, nie patrzy na stadion, tylko on oglądał mecz i robił relacje z tego monitora. Nie zawsze sprawozdawca ma monitor, nie zawsze ma komputer. No i wtedy rzeczywiście jest zdany głównie na siebie. Dobrze, teraz Jarek Kaczmarek, a potem chyba pora na pytania publiczności, jeśli tak. Jeszcze a propos komentatorów, też fascynujący są komentatorzy z Ameryki Południowej, kiedy pada ten gol, to trwa, nie wiem, 2, 3, 4 minuty i to jest ten gol, ciągnie, jak słyszałem, nie wiem, czy to prawda, czy legenda, że taki komentator to ma asystentów. Kiedy pada ten gol, ma 2, 3 gości, siedzi i wtedy oni wyciągną sobie, popija herbatkę. Nie, może nie zawsze tak jest, ale zdarza się. Ja też uwielbiam ich oglądać. I na przykład jak jestem na meczu, którego nie muszę komentować na wielkiej imprezie, to uwielbiam siadać gdzieś niżej, odwracać głowę, wcale nieraz nie oglądać meczu, a słuchać, nawet nie znając języka, słuchać tej narracji, bo jest tak piękna. Dodatkowo jeszcze jak na przykład jeden z nich pali cygaro, i gdzieś ten dymek tak się unosi i trochę ten obraz, rysy twarzy są gdzieś za tą mgiełką, to tworzy się coś tak magicznego, że ja po prostu uwielbiam na nich patrzeć. Pierwsza taka uwaga na temat wódki. Ja jako powiadacz śledzę i obserwuję takie miejsca, zastanawiam się nad miejscami w kulturze, gdzie się jeszcze spotykamy, gdzie sobie opowiadamy historię. Swego czasu pracowałem w Życiu Warszawy jako dziennikarz sportowy z panem Stefanem Szczepukiem, który zakończył moją karierę w ten sposób. Zostałem wysłany na mecz Świtu Gazownia Jelonki, które walczyło, już nie pamiętam z kim, o awans do bodajże z trzeciej do drugiej ligi. Mecz zakończył się zwycięstwem, potem była wielka impreza, stół, prezesi, piłkarze, wszyscy odśpiewali łubu, dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. No a potem wódeczka się polała, wypiłem jeden kieliszek, drugi, pół trzeciego, no i zastopowałem. Następnego dnia przychodzi do redakcji pan Szczepek i mówi: Jarek, ty to w futbolu karierę nie zrobisz. No to dlaczego? Dzwonił do mnie prezes Świtu Gazownia Jelonki i mówi: co żeście mi to na zalewusa przysłali? Nie chciał pić z nami gorzałki. Co to za gościu w ogóle? Panie Jarku, pan nie pije? No to pan, no niestety. Chyba dawne dziennikarstwo, dawna epoka polegała na tym, że
Który dziennikarz potrafił tak sobie zorganizować kontakty, żeby iść z piłkarzem na wódkę i po godzinie, dwóch, trzech, czterech siedzenia gdzieś te opowieści, gdzieś te historie płynęły. Dziś mamy czas, profesjonalizm, dieta. Lewandowski nie pije z pewnością. Na wódkę z Lewandowskim nie da rady się pójść. Chce się z nim rozmawiać, trzeba najpierw rozmawiać z działem marketingu. Dział marketingu wyznaczy czas, a jeżeli chcemy zamieścić zdjęcie Lewandowskiego, też dział marketingu nam powie, jakie zdjęcie do jakiego tekstu powinno być. Ciekawym tematem są granice, ściany, jakie są w piłce. Kiedy zderzamy się, ktoś, kto chce cokolwiek spotkać się, wymienić myśli, spotkać, uderza w mur. Takim obrazem tragicznym i takim bardzo dającym do myślenia jest tragedia na stadionie, na meczu Liverpoolu. Jaki to był? Tak, Hillsborough, kiedy po prostu umierający ludzie i stoi policja i nie otworzą bramy, furtki, bo tu jest granica, tu jest strefa piłkarzy, tu jest ta przestrzeń, ty tu nie wejdziesz, tak? To nie dla ciebie. I takie prześledzenie, gdzie są te ściany, gdzie są te mury, dlaczego one są, no to jest temat, myślę, że na taką dyskusję, że to byśmy mogli też długo opowiadać i gadać. Oczywiście, jedno słowo tylko o tym, znaczy wszystko się zmieniło w piłce nożnej od tamtej pory, znaczy od Hillsborough. Znaczy cała reforma, znaczy otwarte boiska, znaczy stadiony, monitoring, bezpieczeństwo, zniknięcie siatek i krat, które rzeczywiście wtedy były przyczyną tragedii, czy niekompetencja policji traktującej kibiców jak zwierzęta było przyczyną tragedii, no to się nie powtórzy. Natomiast rzeczywiście to jest, myślę, klucz i trudność. Znaczy my opisujemy rzeczywistość w ogromnej mierze wymyśloną. Opisujemy w sposób zapośredniczony. Nie wiem, czytam, przygotowuję się do pisania o reprezentacji Anglii, która będzie grała jutro mecz i dostaje taką historię i to jest jedna z nielicznych takich w ogóle, jak to wygląda, historii o tym, że napastnik reprezentacji Anglii, niejaki Harry Kane, ma taki komunikator w swoim telefonie, nazywa się WhatsApp czy coś tam, jest w tym komunikatorze w grupie ze swoim trenerem, asystentem trenera, kimś tam i on ogląda mecz jakiś tam i oni do niego piszą, widziałeś? Widziałeś, jak on się rusza? Widziałeś, jak urwał się obrońcy, jak zmienił rytm biegu, jak opóźnił, jak zmienił tempo biegu, jak zgubił obrońcę, jak znalazł sobie pół metra wolnej przestrzeni, widziałeś? I potem będziemy to powtarzać na treningu i tak dalej, i tak dalej. I ja łapię tę historię, bo to jest taki jakiś jeden z nielicznych w ogóle konkretów. Obrazek jakiś, że siedzi ten piłkarz, nie? Ogląda jakiś mecz w ogóle, wow, ma telefon, no po prostu to jest historia, którą da się opowiedzieć. Ale kto mi ją serwuje? Agent tego piłkarza opowiedział jakiemuś dziennikarzowi, nie? Tak. I to się stało, myślę, w ciągu ostatniej dekady, kilkunastu lat, znaczy ludzie, którzy jeździli na wielkie turnieje, koledzy opowiadają, że jeszcze, nie wiem, na mundialu w Japonii i Korei w tak zwanej tej strefie mieszanej szło, nie wiem, podejść do Andrei Pirlo i zagadać go i zadać mu pytanie i przeprowadzić normalny wywiad. Umówić się, nie wiem, ze Svenem, z trenerem reprezentacji na rozmowę tak po prostu. No to teraz to jest niemożliwe. Rzeczywiście to są ściany. Agenci, PR i taka rzeczywistość zapośredniczona. Pani Renata się zgłasza. Tak, żeby nie było, że jestem najbardziej milczącą uczestniczką. Bardzo dla mnie ciekawe jest to, jak już tak analizuję oczywiście, bo muszę, bo to jest też kolejne skrzywienie zawodowe, to co panowie mówicie, że faktycznie w waszej narracji też mecz piłki nożnej to już jest taki produkt, który jest bardzo silnie spleciony z komentatorstwem. W tym sensie dla większości z nas też w takim doświadczeniu bezpośrednim mecz to jest właśnie widowisko, ale widowisko głównie telewizyjne. I to ja od razu sobie przypominam moich studentów, którzy oglądali mecze w telewizji i potem poszli na zwykły mecz za moją zachętą i wrócili znudzeni.
tym sensie to nie było to. Jesteśmy już przygotowani i przyzwyczajeni do tego formatu, kiedy ten mecz jest nie tylko tym, co się rozgrywa na boisku, zapośredniczonym przez telewizję, która nam też to fokusuje, bo mecz oglądany z perspektywy ławki stadionowej jest zupełnie czymś innym, ale też ten mecz, który jest opowiedziany przez kogoś i przeżywany przez kogoś, kto nam podpowiada też, jakie my emocje w tym momencie mamy przeżywać. Już coraz rzadziej jakby postrzegamy mecz w jego bezpośrednim doświadczeniu. My raczej się stykamy z meczem właśnie jako, no właśnie, pewnym widowiskiem telewizyjnym, pewną kliszą nawet, że w tym momencie się spotykamy, pijemy piwo, jemy chipsy, oglądamy mecz, który trwa tyle a tyle czasu. Więc zresztą władze sportowe też bardzo dbają o to, żeby tą dynamikę widowiska telewizyjnego zachować. Tego też dotyczyły te wszystkie zmiany, które były wprowadzane, ten złoty gol, srebrny, potem te różne wszystkie modyfikacje. Dobrze, dziękuję, spełniłam swój obowiązek powiedzenia się. Ja tylko jedno słowo. To, o czym mówiłem na początku, no przecież relacja radiowa na przykład, ona ma zaciekawić również babcię, która w Pcimiu Dolnym robi na drutach. I ona nie wie, kto to jest Gary Neville i ona nigdy tego nie będzie wiedziała. Ona nie wie, co to jest Bodiczek, czy jak przebiegł piłkarz 8 kilometrów, to dużo, ona tylko się może zastanowić, zaraz ten 8, a ten 12, to tamten chyba jest lepszy, a przecież wcale tak nie musi do końca być. To taka jakby odpowiedź. I jeszcze jedno, panie trenerze, ja się z panem zgadzam, że ten dziennikarz nie wiedział, prawda, że brzuch bolał zawodnika, ale zwróćcie uwagę, to nie tylko w sporcie, tylko w naszym życiu. No przecież hejt jest tego najlepszym przykładem. My wszyscy najlepiej wiemy, co ktoś powiedział, czyli co inna osoba czuje. My to wręcz uwielbiamy komentować. Co ta osoba myśli, jakie ma poglądy. Nawet na podstawie jednej wypowiedzi potrafimy skomentować to tak, jak właśnie ten pana przykład. Wy zmieniliście zawodnika, bo go bolał brzuch, a dziennikarz dorobił do tego ideologię taką, no rzeczywiście trenerzy mieli rację i słusznie, bo nie nadążał za rywalem. Dziękuję bardzo. Zanim usłyszę pani Kusz, kończ pani ten mecz, to chciałam zapytać, czy są jakieś naglące potrzeby komentarza, zadania pytania ze strony publiczności? Czy ktoś z państwa chciałby? Mamy na to dosłownie 6 minut. Nie mogę zawieść córki. Ja bym chciała właśnie panią wesprzeć, żeby ten głos kobiecy silniej wybrzmiał i nawiązać do tego, co pani mówiła na temat badań i tego, co się wydarzyło. Znaczy, wydaje mi się, że 2012 euro, jeśli chodzi o polskie kibicowanie kobiet, był takim dosyć ważnym momentem, że dużo więcej kobiet zaczęło kibicować. I oto, co ja dostaję przed chwilą od koleżanki na Facebooku z takiej strony facet40.pl. Jest taki dekalog, regulamin euro 2016 we Francji dla kobiet, obowiązuje od dzisiaj takie punkty. Kumple w tym czasie są rodziną. Błagam, proszę to nie czytać. Przepraszam w imieniu facetów po 40. Tak, to jest żenada. Tak, więc, ale dlaczego? Nie muszę w całości, domyślacie się państwo, co dalej. 9. punkt, tak, kocham cię. 10. można sobie dopisać. Ale dalej to tylko był pretekst do tego, co chciałam powiedzieć, że ta sytuacja oglądania przez kobiety, no ja akurat ja jestem dobrym przykładem, ponieważ mój pierwszy mąż był nie kibicem, a fanatykiem piłki nożnej. Mój drugi mąż jest również nie kibicem, a fanatykiem piłki nożnej. W związku z czym, jak ktoś mnie poznaje, nie do końca wie, kim ja jestem, kiedy sama zaczęłam oglądać mecze, uważa, że ja po prostu jestem na to skazana i muszę. Natomiast pierwszy mecz, który pamiętam, jednak chyba ze wczesnego dzieciństwa, to właśnie ten, kiedy Jan Cieszewski powiedział, sprawiedliwości stało się zadość, czyli właśnie rzucenie monetą. To było naprawdę wczesne dzieciństwo. I tutaj mam taką uwagę, ten 2012 rok, ja znam sporo dziennikarzy sportowych, sporo trenerów i pytałam dziennikarzy telewizyjnych, słuchajcie, no tyle kobiet ogląda mecze piłkarskie. Dlaczego w momencie, kiedy kończy się mecz, jest to studio, prawda, czy mundialowe, czy euro, ja za każdym razem widzę 4-5 panów, którzy o tym meczu potem dyskutują. Nie ma nigdy ani jednej kobiety.
No tak, bo nie, kobiety się nie interesują, kobiety nie wiedzą, co to spalony, w ogóle kobiety nic. Ja mówię, ale słuchajcie, no nawet jeśli nie kibicki, chociaż też uważam, że byłoby fajnie taką zaprosić, a niekoniecznie tylko Marylę Rodowicz od czasu do czasu, bo zaśpiewała futbol. Nie wiem, jest piłka nożna kobieca, zaproście jakąś zawodniczkę, zaproście sędzinę. Fajnie by było taką osobę usłyszeć, ponieważ drugim takim obszarem, który obserwuję, to są Włochy. Tam jest czymś absolutnie normalnym, że to w telewizji, to nie są tylko te dziewczyny, które, prawda, mają ładnie wyglądać i są przy okazji ozdobnikami. Tam po prostu są dziennikarki sportowe, które komentują piłkę nożną. I to jest od lat całkowicie normalne. Więc chciałam się dowiedzieć, jakich panów właśnie komentatorek w ogóle nie ma. One są, że dziennikarki, które zapowiadają, ale chyba nie ma żadnej komentatorki takiej, która by komentowała mecz. Czy to w radiu, czy w telewizji. Przynajmniej ja nie spotkałam się z tym. W Polsce rzeczywiście nie ma. Tak. Znaczy, są dziewczyny, które tak podkładają mikrofon pod, tak. I rzeczywiście one, jak rozumiem, mają spełnić w przypadku telewizji kryterium atrakcyjności. Przepraszam. To jest taki temat, o którym ja bardzo często piszę, bo on mnie jakoś przejmuje, zajmuje i też jakby doświadczam, nie wiem, pisząc bloga piłkarskiego, że to w ogóle nie jest płciowe doświadczenie. Znaczy, czytelniczki, komentatorki są równie aktywne jak czytelnicy, komentatorzy. No i oczywiście masa przypadków, które tam opisywałem, kruszenia tego muru. Głównie w Anglii oczywiście. Jest taki flagowy program piłkarski, nazywa się Match of the Day w publicznej telewizji, w BBC. W pewnym momencie, kilka lat temu, już pewnie z 10 albo więcej, stosunkowo niedawno wiem, pojawiła się pierwsza komentatorka, która komentowała mecze. Była burza. Była dyskusja, były jakieś takie głosy, że rzekomo żeński ton głosu, który właśnie jest podniesiony i wyraża emocje i tak dalej, jakoś nie przystoi tej dyscyplinie. Było, minęło. Nie? Znaczy, to się skończyło. Były też takie ważne bardzo momenty. Można opowiadać tę historię właśnie bez płci. Sędzia liniowy angielski, bardzo dobry, bardzo kompetentny, jest kobietą. Przy otwartym mikrofonie dwóch komentatorów Sky Sports sobie z niej szydziło, że dziewczyno, co ty tam wiesz o spalonym właśnie i tak dalej. Ona świetnie wie, jest znakomity sędzia. Stracili pracę z tego powodu. Znaczy, ten mur jest oczywiście kruszony na lepsze i znaczy, są też nieustannie historie z tym związane. Przez ileś lat na ławce rezerwowych drużyny Chelsea siedziała lekarka. To, co musiała znosić ze strony trybun, to było coś absolutnie niebywałego. Jakieś takie seksistowskie żarty, trybuny śpiewały i tak dalej. Wyleciała na początku tego roku bardzo źle potraktowana przez trenera Mourinho, który był wściekły, że wbiegła na boisko udzielić pomocy lekarzowi, w momencie, w którym udzielić pomocy kontuzowanemu piłkarzowi. On oczekiwał, że on wstanie i zacznie grać dalej, bo był niekorzystny wynik meczu. Dwa czy trzy dni temu skończył się proces, ona straciła tę pracę, gigantyczne odszkodowanie. Odzysk jakby otrzymała od klubu. Ale ważniejsze oczywiście od tego gigantycznego odszkodowania są niesamowite zupełnie przeprosiny, jakich się doczekała i ze strony klubu, i ze strony Mourinho samego, że działała w najlepszym interesie piłkarzy zawsze i tak dalej, dbała o zdrowie, etc., etc. Ja mam wrażenie i mam nadzieję, że ten mur się kruszy. I dla mnie na przykład, jak mówimy o tym Euro 2012, to
mam wrażenie, że zmiana przyszła, że pojawiło się nowe pokolenie nie tylko kibiców, nie tylko ludzi piszących o sporcie, ale też na przykład młodych trenerów pracujących z dziećmi. Ja widzę taką zmianę, na przykład jak oglądam futbol młodzieżowy i dziecięcy, że przyszły chłopaki, które chcą się rozwijać, które właśnie nie piją wódki, nie są to tam przegrani piłkarze, którzy nie potrafili zrobić ze swoim życiem nic innego, ale właśnie, że wiedzą, co to jest psychologia dziecięca i tak dalej. I to są na przykład ludzie, którzy byli wolontariuszami na tym Euro. A tutaj myślę, że to są też animatorki na Orlikach. Jest bardzo dużo jakby fajnych animatorek, które funkcjonują w tym momencie na Orlikach i które na Orlikach też są budowane żeńskie, dziewczęce drużyny piłkarskie, więc to też jest jakaś taka zmiana, tak? Jak dziewczyny grają w piłkę, to one potem też oglądają piłkę, więc też stanowią jakby naturalną publikę też komentatorstwa. Jarek jeszcze? W tym temacie ja mam córkę w Szwecji, 12-latkę, która 3 lata trenowała piłkę i tam jest po prostu tak, że na pewnym poziomie nie ma zróżnicowania. Chłopaki z dziewczynami grają w piłkę, w hokeja i to od poziomu wczesnej szkoły to jest taka jedność. I potem, czy to jest pytanie właśnie gdzieś na tym poziomie sportu, szkoły, że te podziały, chłopaki, dziewczyny, no nie widuje się jednak na podwórkach. Też mam syna, chodzimy na podwórka, nie widuje się na podwórkach dziewczyn grających w piłkę. Gdzieś trenują są, ale jeszcze jest ta granica, gdzieś ta bariera funkcjonuje u nas. No troszkę można powiedzieć, że się już podwórka skończyły w Polsce, to jest jakby też inna historia. To jest bardzo ciekawy wątek i bardzo fajny, w związku z tym wydaje mi się, że jest bardzo dobry na zakończenie naszej dyskusji, zwłaszcza, że staramy się tutaj spełniać Państwa marzenia. Była mowa o tym, że potrzebne są konferencje przedmeczowe, w związku z czym przed meczem, który nas czeka, pan trener zrobi coś w rodzaju konferencji przedmeczowej, czyli powie, przedstawi nam język, którym mówi do piłkarzy. Czy tak? Nie, po prostu pomyślałem o takim krótkim wprowadzeniu. Faktycznie to będzie wprowadzenie na zasadzie analizy gry przeciwnika. Także chciałbym, żebyśmy w taki no naprawdę bardzo prosty sposób wprowadzili się do tego, co dzisiaj będzie podczas meczu. Przygotowałem taką dosyć krótką analizę, bardzo wybiórczą. I chciałbym ją przedstawić. Tutaj się jakoś tylko umieszczę.
otwiera. Dobrze, zanim to się otworzy, dwa zdania więcej może na zasadzie takiej... A, spoko, złapiemy. Dwa zdania więcej, no tak jak powiedziałem, dosyć prosta analiza oczywiście w takich ramach, powiedzmy, przedmeczowych, rzeczywistych, jest ona gdzieś tam powiększona, w zależności, faktycznie jest to, co tutaj też padło podczas tej dyskusji, który zawodnik gra którą nogą, na co gdzieś tam trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście no też z kolei, tak jak ja mówiłem, wybiórczo też to stosujemy i gdzieś tam przewidujemy to, co będzie ważne, co będzie mniej ważne. Także dzisiaj tylko kilka takich aspektów. Mam nadzieję, że będzie można na nie też zwrócić uwagę. Trochę się zabawimy w to, czy to, co teraz pokażę, będzie gdzieś w tym meczu widoczne. Spojrzałem na ostatnie trzy mecze i drużyny Francji, i drużyny Rumunii. No nie obejrzałem tych meczów jakby dokładnie, ale przynajmniej takie pierwsze wrażenia. No o ile oczywiście można na podstawie meczów towarzyskich wnioskować. To jest inna też jakby tutaj para kaloszy, powiedzmy, czy to jest dobry wyznacznik. Ale ostatnie choćby mecze Francji, zwróćcie uwagę, że Francja strzela bardzo dużo bramek, tak? Grają bardzo ofensywnie, praktycznie każdy mecz 3 czy 4 bramki. Jeśli chodzi o to ustawienie drużyny, myślę, że ciekawa jest ta trójka w środku pola z defensywnym pomocnikiem na takiej pozycji numer 6, to jest zawodnik z numerem 12 i dwoma, czyli 19 i 13, którzy naprawdę w takim ustawieniu mogą poruszać się po boisku, mogą tutaj wymieniać się pozycjami. Często ten trójkąt w środku jest jakby odwrócony, że jest dwóch defensywnych pomocników, jeden defensywny. Tutaj Francuzi raczej grają właśnie z tym jednym defensywnym i dwoma ofensywnymi i co wykorzystują, co zaraz też zobaczymy. Z kolei drużyna rumuńska, jak widzimy, podobnie całkiem sporo bramek. 5-1 pokonali Gruzinów, z Ukrainą przegrali. Ale też strzelając sporo bramek z drużyną Konga, strzelili bramkę, zakończyło się remisem. Drużyna rumuńska, raczej takie ustawienie, bym powiedział 4-4-2, z dwójką napastników, tutaj akurat ustawieni pod sobą, czyli może takie 4-4-2-3-1. Więcej będę mówił już w trakcie materiału. Dosłownie dwie, trzy akcje drużyny. Myślę, że nie musimy z głosem. To było przez przypadek. Kilka takich akcji. Zobaczcie, że Francuzi będą zapewne długo utrzymywali się przy piłce, tak? Oni naprawdę grają bardzo szybko, bardzo często zmieniają stronę, grają od lewej strony do prawej. No i ta trójka środkowych pomocników, na których chciałem zwrócić uwagę, że tam naprawdę, zaraz będą jakieś konkretne jeszcze sytuacje, które pokażę. No i te atuty w postaci bardzo szybkich skrzydłowych. Myślę, że to będzie takie, zobaczymy, kto na tych skrzydłach na pewno wystąpi. To może być jakaś taka niespodzianka. Myślę, że tam jest wybór co najmniej 3-4 zawodników. No myślę, że możemy się tego spodziewać, że Francuzi będą chcieli tutaj zdominować to spotkanie i właśnie dłużej utrzymywać od Rumunów się przy piłce. I kończyć akcję dośrodkowaniami z bocznych stref boiska. Myślę, że tu jest taka charakterystyczna rzecz, dosyć wysoko ustawieni boczni obrońcy, zarówno prawy i lewy. Myślę, że to jest taka cecha takiego bardzo nowoczesnego futbolu, że stoperzy, czyli środkowi obrońcy, grają od razu do środkowych
pomocników, a w tym czasie na chwilę zapomina się o tych środkowych obrońcach. Tu akurat będzie jakieś, no jest jakieś wymienienie podania, powiedzmy, z tym bocznym obrońcą, ale nie ten boczny obrońca jest rozgrywającym, tylko tak jak teraz. Ta trójka środkowych pomocników, tutaj mamy zawodnika z numerem 8, który właśnie wygonił bocznego obrońcę wyżej. No to umożliwia właśnie i dłuższe utrzymywanie się przy piłce, a w tym czasie boczny obrońca już wędruje sobie wysoko. To akurat taki najdłuższy fragment z tymi Francuzami, ale też chciałem to pokazać, że tego można się spodziewać, czyli długiego utrzymywania się przy piłce. Z takich wybiórczych rzeczy, które postanowiłem tutaj pokazać, jest choćby rzut rożny. Tak? Spojrzałem na kilka tutaj wariantów rozegrania. Takim pierwszym jest zagranie na tak zwany długi słupek, czyli na drugi słupek w kolejności. Sporo Francuzów gra tutaj w lidze angielskiej. Oni potrafią walczyć w powietrzu i taka zawieszona piłka to jest takie zagranie powtarzające się tutaj w drużynie francuskiej. Tu jest ciekawa rzecz. Myślę, że zobaczymy, czy też to zobaczymy, ale tak wydaje mi się, że rozszyfrowałem, że zagranie na pierwszy słupek będzie okraszone takim znakiem podparcia się pod boki. No zobaczymy, ale właśnie też chcę tutaj wam jakby to... No zobaczymy, co zobaczymy, tak? No na razie jest to jakaś taka moja tutaj intuicja, powiedzmy. Czasami niestety w materiale takim wideo tego nie widać, co zawodnik pokazuje, więc... No i tak między innymi padła jedna z bramek w meczu z pierwszego. Francuzi rozgrywają też rzuty rożne, tak zwane na krótko, czyli próbują wymienić 2-3 podania szybko, między innymi z takiego już tutaj ustawienia przygotowanego. Tak, żeby zawodnicy w polu mogli po prostu zgubić krycie, aby po prostu znaleźć się w sytuacji do strzelenia bramki. No, takie rzeczy też podlegają analizie, jak zespół ustawia się w defensywie. I tutaj też no, taką przynajmniej mam intuicję, że tych trzech zawodników stojących blisko koła to będą zawodnicy no, nastawieni na kontratak, to znaczy, że Francuzi będą chcieli bardzo szybko wyjść po takim rzucie rożnym do kontry, tym bardziej, że takich zawodników bardzo szybkich mają. Dwóch zawodników w strefie, tam na piątym metrze, pozostali już są w kryciu. Taką obronę stosuje przy rzutach rożnych Francja. Myślę, że tutaj też to bardzo dobrze widać. Trzech zawodników przed polem, dwóch w strefie na linii piątego metra. No i kilka takich bramek strzelonych. Myślę, że tu też można zobaczyć na pewną powtarzalność. To, co mówiłem, akcje od boku, szybcy skrzydłowi dogrywający do napastnika Giroud, taki lis pola karnego. Gdzieś tam czający się właśnie na tym piątym metrze i dobijający do bramki. Tutaj kilka takich popisów tych szybkich skrzydłowych. Myślę właśnie, że to będzie coś takiego zaskakującego, kto tam naprawdę wystąpi na tym boku pomocy i jak będzie się prezentował. Której Francuzi strzelają bramki są te stałe fragmenty gry. Widzimy dobrze rozegrane rzuty rożne, rzuty wolne, świetne uderzenia z dalszej odległości z rzutów wolnych.
tutaj Dimitri Payet, jeżeli tylko wystąpi, to na pewno może się gdzieś tutaj pokusić o takie uderzenie. Drużyna rumuńska, na pewno mniej znana, mniej tutaj zawodników takich powszechnie jakby znanym. Myślę, że najbardziej znaną postacią jest bramkarz tej drużyny, Tatarushanu. Na pewno drużyna, która gra mniejszą ilością podań, dosyć szybko przechodzi do ataku, czyli wymienia tę piłkę krótko dosyć z tyłu. 2, 3, 4 podania i starają się już być pod bramką przeciwnika. Na pewno nie jest to też taka łatwość, jak widzieliśmy choćby na przykładzie reprezentacji Francji. Tutaj trochę można powiedzieć, że Francuzi grali nowocześniej właśnie z pominięciem tych bocznych obrońców tutaj przy rozgrywaniu. Tutaj drużyna rumuńska raczej gra taki futbol bardziej klasyczny, bym powiedział. Rzuty rożne w ofensywie. Dla porównania w drużynie rumuńskiej, no to też jestem ciekaw, czy to zobaczymy, ale bardzo dużo rzutów rożnych rozgrywanych z takim wybiegnięciem zawodnika sprzed pola. Zobaczymy, czy to się gdzieś tutaj powtórzy. Drużyna rumuńska to nie jest zespół wysoki bardzo, dlatego być może próbują trochę tutaj zaskoczenia dodać i choćby tym jednym podaniem. Zobaczcie, że to się naprawdę jakoś tam często powtarza, próbują trochę tutaj chaosu stworzyć. Oraz są takie rzuty rożne, w których można powiedzieć, że nawet zaskakują czasami sami siebie, bo nie nadążają za biegnięciem w pole karne. Zobaczcie, szybkie rozegranie, dopiero teraz biegają gdzieś zawodnicy, stoperzy, nawet nie zdążyli uderzyć na bramkę. I tutaj będzie zresztą podobnie. No ale żeby nie było, że wszystko jest jakąś prawidłowością, także rzucają w pole karne i po prostu walczą w powietrzu. Tu też był znak, jakby co. Akurat drużyna gruzińska nas nie interesuje. Ustawienie Rumunów też można zobaczyć, że już trochę inne. Jeden zawodnik na słupku, drugi zawodnik na 5 metrze. To jest zawodnik wolny, który będzie atakował piłkę. I 2 zawodników na wysokości 16 metra, czyli takich zabezpieczających uderzenie i przechodzących do ewentualnej kontry. No i tutaj mówiłem o bramkarzu, że wyróżniająca postać. Dzisiaj czytałem, że ma bardzo atrakcyjną partnerkę w Przeglądzie Sportu. Zwróćcie uwagę, że sporo bramek, które strzeliła ostatnio drużyna rumuńska, no po prostu było po błędach przeciwników, więc można powiedzieć, że jest to jakaś taka prawidłowość, wymuszanie błędów, tak? Wymuszanie, niekoniecznie wypracowanie jakiejś sytuacji, ale zmuszenie do tego, żeby przeciwnik po prostu popełnił błąd i choćby w tym meczu tutaj z Gruzją mamy błąd za błędem. No i też te szybkie ataki drużyny rumuńskiej. Możemy gdzieś tutaj przypuszczać, że oni trochę się dzisiaj schowają i będą liczyli na szybkie przejście do kontrataku po odbiorze piłki, tak jak choćby to miało miejsce tutaj.
To Ukraina, z Ukrainą też gramy. No i to wymuszenie błędów po raz kolejny. No dobrze, taka krótka analiza, więc wypatrujemy podparcia pod boki przede wszystkim i zobaczymy, co z tego wyniknie.